Macie nic przeciwko, to zakończymy należy ten wątek. Oddam Państwu głos przy drugiej rundzie, a chciałbym, aby wypowiedzieli się pozostali goście. Odeszliśmy zdecydowanie od tematu. Chciałbym zapytać, czy za sam fakt walki z komunistami należy się cześć i chwała, nawet jeśli po drodze popełnią odwrotnie. Arkadiusz Karłowek. Oczywiście bezdyskusyjnie tak. Akurat należy do tej grupy ludzi w Polsce, którzy zajmują się problematyką szeroko pojętej walki z komunizmem, nie tylko w Polsce, ale de facto na całym świecie w latach 1890. I tego rodzaju zdarzenia, jak zbrodnie, są cechą charakterystyczną praktycznie każdej walki prowadzonej od, powiedzmy sobie, wojny domowej w Finlandii w roku 1918, którą prowadziła Biała Gwardia, dowodzona wtedy przez generała, później marszałka Mannerheima, poprzez białogwardzistów walczących w Rosji w latach 18-20, poprzez wojnę domową w Hiszpanii, poprzez II wojnę światową i różnego rodzaju formacje, które na froncie wschodnim i w partyzantce ścierały się z bolszewizmem, i wojnę w Korei, w Wietnamie, i wszędzie mamy tą samą sytuację. Czyli dochodzi w różnych okolicznościach do różnych niecnych zdarzeń, czyli konkretnie do zbrodni wojennych. Ci, którzy je popełnili, walczyli o szczytne ideały, walczyli z bolszewizmem. Dlatego też uważam, że nie ma powodu, dla którego mielibyśmy z tytułu popełnionych przez nich zbrodni ich deprecjonować i redukować. No wezmę taki klasyczny przykład, być może pan profesor się tutaj ze mną nie zgodzi, ale kapitana Romualda Rajsa. No, obok zdarzeń, które związane są z egzekucją furmanów, za którą ponosi osobistą odpowiedzialność, bo wydał ten rozkaz, mamy do czynienia z odpowiedzialnością pośrednią, jeśli chodzi o Zanie, bo wysłał pluton pana podporucznika Bitnego, który po strzelaninie tą wieś podpalił i zginęły 24 osoby, w tym kobiety i dzieci, bynajmniej nie w strzelaninie, bo ze strony NZW nikt nie zginął. I w przypadku Zaleszan mamy sytuację podobną odpowiedzialności pośredniej, ale nie sposób jest redukować tylko i wyłącznie życiorysu oficera, który ostatecznie zginął walcząc o wolną i niepodległą Polskę w kazamatach bezpieki, do zbrodniczych czynów, których się gdzieś tam na pewnym etapie swojego życia dopuścił albo dopuścili się jego podwładni. Tutaj kwestia jego odpowiedzialności jest oczywiście w zależności od wsi różna. Dlatego, że ten człowiek miał na swoim koncie również wiele pozytywnych dokonań. Walczył w strukturach Armii Krajowej 3 Brygady Wileńskiej. To zdjęcie, o którym tutaj pan Leszek Żebrowski mówił, jest właśnie zdjęciem z tego okresu. Był żołnierzem, dowódcą pierwszej kompanii szturmowej, jak mi się wydaje, nie kadrowej. Był również dowódcą drugiego szwadronu w 5 Brygadzie Wileńskiej majora Zygmunta Szyndzielarza Łupaszki, walczył na terenach Białostoczyzny i potem we wrześniu po rozwiązaniu brygady przeszedł do Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i tam prowadził swoją działalność aż do urlopowania w 1946 roku i wyjazdu do Karpacza, gdzie został aresztowany, jak wiadomo, skazany na karę śmierci i stracony w 1950 roku. I pomimo tych zbrodni i odpowiedzialności za niektóre z nich, ja uważam, że redukowanie życiorysu tego oficera tylko i wyłącznie do tych wydarzeń jest jakimś tam aktem niesprawiedliwości. I to dotyczy oczywiście nie tylko Burego, nie tylko Łupaszki, bo tak samo oceniam wielu innych dowódców, nie wiem, białoruskich, ukraińskich, niemieckich, jakichkolwiek. Walczyli za swoje ojczyzny, zginęli. Oczywiście zdarzyło im się czasem popełnić niecne czyny, ale nie jest to powód do tego, aby dzisiaj formułować tylko i wyłącznie taką zdecydowaną, jednoznaczną, potępieńczą frazę, że ci ludzie nie mają prawa być honorowani, bo w moim przekonaniu mają jak najbardziej.
Dziękuję bardzo za komentarz. Poproszę o odpowiedź profesora Olega Łapieszonka. Upowcy też? Muszę powiedzieć, że nie zgadzam się ze swoimi przedmówcami wszystkimi. Bo moim zdaniem, jeżeli przez szeregi żołnierzy wyklętych przebiło się 120 tysięcy ludzi, to chyba można znaleźć takich, którzy kobiet i dzieci mordowali. I cała nasza dyskusja toczy się wokół kilku osób w zasadzie. I to, że na przykład tu, na tej okładce jest Bury, to dla mnie jest raz, to pan Żebrowski ma rację, że właśnie niepotrzebnie są tutaj ludzie, którzy nie mają nic z tymi czynami Burego na Podlasiu do czynienia. Ale z mojego punktu widzenia jest to dalej rozpowszechnianie ikony żołnierzy wyklętych. Właśnie Bury jest ikoną, właśnie Łupaszka, ale dlaczego właśnie oni? To jest moje pytanie. No właśnie, ale dlaczego niektórzy z tych 120 tysięcy, którzy takich czynów nie dokonali? Dla mnie jest to po prostu absolutnie niezrozumiałe. Nie mówimy przecież o żołnierzach wyklętych jako takich, tylko o konkretnych osobach. I, no byli dowódcami to przecież. No ale inni też byli dowódcami. Mieli swoje oddziały, przeprowadzali akcje, toczyli jakieś potyczki i o nich prawie nikt nie wie. Bo cała dyskusja sprowadziła się do tego, czy bohaterami są Łupaszka, Bury, Ogień. Jeżeli by zapytać Polaka, który ktokolwiek interesuje się historią, kto był żołnierzem wyklętym, proszę wymienić trzech, to wymienił tą trójcę. I ja tego nie mogę zrozumieć. Jak można właściwie jak te trzy osoby mogą zasłonić 120 tysięcy innych, którzy walczyli o Polskę i nic takiego nie mają na sumieniu. Dziękuję bardzo. W 2007 roku Zygmunt Bauman udzielił wywiadu Guardianowi. Porównał tam walkę w szeregach KPW z podziemiem podległościowym do współczesnej wojny z terroryzmem. Oczywiście stawiając się po stronie tych dobrych, którzy walczą z terrorystami, wniosek jest taki, że żołnierze wyklęci byli tymi właśnie terrorystami, z którymi on walczył, usprawiedliwiał się w taki sposób. I pytanie, czy publikowanie takiej książki nie daje argumentu obrońcom tych wszystkich SB-ków, że zobaczcie, przecież oni mordowali ludzi, rzeczywiście to porównanie terroryzmu nie jest nieuzasadnione. Piotr Zychowicz. No, nie ukrywam, że to jest pewnie trochę cytat z mojej książki. No, to jest jedna właśnie test przewodnich tej książki. Drodzy Państwo, oni sobie świetnie radzą bez Piotra Zychowicza i bez tego i tych artykułów, które próbują właśnie przedstawić przez pryzmat czynów nielicznych. Całą zbiorowość było i jest sporo. Natomiast nie może być tak, że ze względu na to, na tej zasadzie, na złość mamy odmrożę sobie uszy, prawda? Czyli jeżeli Gazeta Wyborcza nie lubi, czy tam inne media nie lubią żołnierzy wyklętych, to my mamy w takim razie iść po drugiej skrajności i przewidzieć te ciężkie, trudne karty z ich dziejów. W książce staram się właśnie pokazać, że żołnierze wyklęci walczyli, i to jest bardzo ważne, z kim oni walczyli. To znaczy to, co dla żołnierzy wyklętych było największą patologią i absolutnym marginesem, dla bolszewików było normą. Żeby to Państwu pokazać na takim przykładzie. Po pierwsze, żołnierze wyklęci, jeżeli wpadali w ręce, o tym się bardzo często zapomina. Nie można przedstawiać tego w ten sposób, że no, skoro żołnierze wyklęci dokonywali, część z nich, podkreślam, takich niecnych czynów, no to komuniści, automatycznie władza, która ich zwalczała, była dobra. No jest to rzeczywiście bzdura, ponieważ ta władza była najbardziej totalitarnym i przerażającym reżimem w dziejach świata. Żołnierze wyklęci, jeżeli dostawali się w ręce sowieciarzy i komunistów, no to byli, znacie Państwo to świetnie, zsiadzali na odwróconych stołkach, odbijano im nerki, zrywano im paznokcie, mordowano ich w sposób bardzo drastyczny. W związku z tym,
Czerwoni utopili Polskę we krwi po wojnie. Ich ofiary szły w tysiące, dziesiątki tysięcy, a tutaj mamy do czynienia z sytuacjami jednak, kiedy w tych, to są rzeczy albo pojedyncze przypadki, a największa taka zbrodnia to jest oczywiście słynna pacyfikacja Pawła Okomy i 366 osób, tak się przyjmuje, czy mniej więcej to jest ten rząd wartości, to jest pewna dyskusja. W związku z tym, jak Państwo widzą, trzeba zawsze mieć proporcje i porównać, pokazywać, oczywiście mówić prawdę, ale pokazywać też, że ta druga strona była znacznie bardziej represyjna. I tutaj też mogę też Państwu pokazać, w jaki przykład komuna to rozgrywała. Znaczy, no to Leszek Żebrowski na przykład wspomniał o mordzie w Wierzchowinach. To była taka miejscowość właśnie ukraińska, sprzyjająca, tak uznawana była za sprzyjającą władzy komunistycznej i tam zostało i oddział Narodowych Sił Zbrojnych. Tu też jest pewna dyskusja na ten temat. Wszedł do tej miejscowości i dokonał tam mordu na miejscowej ludności cywilnej. Ten mord został przez żołnierzy, przez władze komunistyczne, potem można powiedzieć, że to był prezent dla komunistycznej propagandy, bo komunistyczna propaganda ten mord nagłośniła w sposób nieprawdopodobny, nadała mu olbrzymi propagandowy rezonans, pisały o tym gazety, nawet specjalny proces został urządzony w Warszawie, rzekomych sprawców tego czynu, bo prawdziwi zginęli. Tam tylko jeden z tych ludzi, który zasiadł na sali oskarżonych, jak ja na ławie oskarżonych, rzeczywiście był w Wierzchowinach. I drodzy Państwo, no, komuniści chcieli pokazać, proszę bardzo, tutaj żołnierze wyklęci, to są tacy ludzie, czy też wówczas nie mówiono tak, żołnierze podziemia antykomunistycznego, którzy właśnie pacyfikują wioski. Ale jednocześnie, drodzy Państwo, w tym samym czasie oddziały komunistyczne, oddziały UB, KBW, Ludowego Wojska Polskiego dokonywały masakr w wioskach ukraińskich, których ofiary szły też również w setki, ale były takie przypadki, że jednego dnia tam blisko 1000 osób zabiły, prawda? W związku z tym w tej książce staram się właśnie podjąć polemikę z tymi środowiskami, o których mówiłeś i pokazać, że to ta druga strona miała znacznie, znacznie więcej krwi na rękach. Wyklęci walczyli o sprawę słuszną, a druga strona o sprawę niesłuszną. Oni bronili ojczyzny, a tamci na naszą ojczyznę napadli. W związku z tym wydaje mi się, że dziennikarz takiej gazety, czy takiego medium, które próbowałoby w ten sposób przedstawiać historię wyklętych, jak i ty powiedziałeś, w tej książce argumentów raczej nie znajdzie. I muszę Państwu powiedzieć, że przed przyjściem tutaj o 4:00, czyli 2,5 godziny przed spotkaniem, udzieliłem wywiadu właśnie dziennikarzowi, powiedziałbym, powiedzmy liberalnemu, tak? I proszę sobie wyobrazić, że stoczyłem z nim pojedynek słowny o nie mniejszym natężeniu emocji niż moja przed chwilą rozmowa z Leszkiem Żebrowskim, ale zgadnijcie Państwo, jakie były jego zarzuty do mnie z tym. No, że Brązowie i że jestem dla tych wyklętych zbyt łagodny i że właściwie ta książka tak naprawdę jest hagiograficzna wobec wyklętych. Także jak Państwo widzą, że jeżeli z obu ekstremalnych, że tak powiem, biegunów są takie zarzuty, no to wydaje się, że ona, mam wrażenie, starałem się dochować jednak tego, żeby była jako wyważona i pokazywała obraz prawdziwy. Widzę, że pan Leszek Żebrowski jest gotowy do zabrania głosu. Jak wspomniałem wcześniej, taka książka powinna powstać w powstanie. Natomiast ta książka, tak skompilowana, będzie atutem, będzie maczugą dla Adama Michnika, dla Zandberga, dla Joanny Synyszyn. Nikt nie będzie wnikał, czy takie dokumenty są, czy nie. Tylko będzie Piotr Zychowicz napisał. Wasz prawicowiec, zobaczcie, jak możecie to kwestionować. Możemy, bo tak jak pokazałem, niektórych dokumentów nie ma, albo są poprzekręcane, albo są sfałszowane cytaty. Sprawa Wierzchowin, sprawa Burego. To są sprawy, które prawdopodobnie już nie będą zakończone. Przede wszystkim dlatego, że kilkadziesiąt lat opóźnienia, brak dostępu do dokumentów, dzisiaj już praktycznie nie ma świadków, więc te badania będą polegały na tym, że każdy będzie sobie wybierał to, co będzie chciał. Natomiast tu trzeba ustalić całą faktografię, przedstawić dynamikę zdarzeń, uczestników, chociaż tego nawet do końca nie wiemy. Jakie formacje są w Wierzchowinach? Kto tam przyszedł? Kto tego ogromnego na tą skalę od 200 do 400 ofiar mordów dokonuje?
Tam są oddziały NZ-owskie, ale ten oddział jest oddziałem achowskim. 5 tygodni wcześniej, na skutek rozpadu miejscowych struktur, ta grupa przechodzi do Narodowych Sił Zbrojnych. A tam są także oddziały poakowskie, inne, o nich wiemy. I są procesy tych ludzi w latach 40. 50. Dlaczego to nie jest badane? Dlaczego o tym się nie mówi? Oni składają bardzo dokładne zeznania, które są mniej więcej zgodne z przebiegiem wypadku, że my też tam byliśmy, robiliśmy coś takiego. Nie na taką skalę oczywiście, dlatego że nie było ekshumacji. Komisja ubecka przyjechała 9 dni po wydarzeniach, wykopała 2 ciała i stwierdziła, że było 196 ofiar. Na jakiej podstawie? Na takiej, prawem kaduka, tak napisali. A z drugiej strony, później dogoniliśmy bandę NZ-owską i zabiliśmy 196 bandytów z NZ-u. Ani po tej stronie, ani po tamtej stronie nie było tyle ofiar. Chociaż dokładnie możemy ustalić ofiary NZ-owskie. Znamy 2 oryginalne dokumenty NZ-owskie, które mówią o stratach. To jest rząd 20 osób. W tym także są osoby cywilne z miejscowości, które zostały zamordowane. Później są oczywiście dalsze ofiary, dlatego że Sowieci pacyfikują wieś, mordują na lewo i na prawo, dobijają rannych. Tych ofiar jest znacznie więcej, ale też nie będzie 200. Dlaczego nie ustalamy najpierw faktografii, a później nie mówimy, jak było. Mamy zdjęcie w książce. Zdjęcie bardzo mocne. Ocalałe z masakry mieszkanki Wierzchowin nad swoimi zgładzonymi bliskimi. Zdjęcie ofiar, rzeczywiście. Na tym zdjęciu są ludzie w mundurach. Tylko i wyłącznie w mundurach NKWD. Tego dnia nie było tam NKWD-zistów. Byli NZ-owcy, byli AK-owcy czy post-AK-owcy. Było Ludowe Wojsko Polskie, które też czegoś tam dokonuje. Natomiast NKWD-ziści są później. Więc skąd te zdjęcia? Jeśli NKWD robiłoby takie zdjęcia, to byłaby cała seria. Człowiek, którego osobiście poznałem, szef oddziału, Roman Tudrej, ujęty dopiero w 1957 roku, już jako Jan Pomorski, wtedy aresztowany, skazany na karę śmierci, przeżył, mówił zupełnie coś innego. Bezpośredni uczestnik i świadek. Ja z nim wielokrotnie rozmawiałem całkiem prywatnie, przyjeżdżał do Warszawy. Ostatnia rozmowa z nim była przejmująca. Ten człowiek już umierał. Mówi, ja mam raka. Ja już następnym razem się z panem nie zobaczę. Ja mówię, niech pan powie, jak to było naprawdę. On mówi, niech pan zajrzy do mojego śledztwa. Ja później mówiłem wszystko. Ja widziałem 200 makabrycznych zdjęć. Nie wiem skąd. W Wierzchowinach tak nie było. Ja tu mogę przysiąc, bo mnie tu za chwilę nie będzie. Jemu wierzę. Komisji ubeckiej nie wierzę. I wszystkim historykom, czy za przeproszeniem pseudohistorykom, też nie wierzę. Wszyscy się powołują na mityczny rozkaz ogólny, numer 9, z 4 czerwca 1945 roku. Rozkaz do pacyfikacji Wierzchowin. 4-6, 2 dni wcześniej. Bardzo dokładnie pasuje. Gdyby taki rozkaz wyszedł, to mniej więcej właśnie z tą datą. Ale w tym rozkazie są zasady salutowania, są kiedy składać i gdzie sprawozdania, tego typu informacji. Nie ma nic z tego, na co historycy się powołują, że tu rzekomo jest. Więc zanim zaczniemy rozmawiać o tych czarnych kartach tych ludzi, zbadajmy przedtem. Może były czarne, może były jeszcze bardziej czarne i straszne, niż nam się wydaje. Tylko my tego nie wiemy. To jest robienie historii po kilkudziesięciu latach z niczego. Na podstawie fałszywych dokumentów jest do tego bardzo niezdrowa fascynacja aktami ubeckimi śledczymi. Mamy 5 zeznań ludzi, którzy mówią mniej więcej to samo, więc tak było. Proszę bardzo, weźcie jakikolwiek protokół i przesłuchaj. Kto z Państwa to widział? Aresztują człowieka, on się nazywa Jan Kowalski. Oni mu wpierają, że jesteś kimś innym, a on się wypiera, że nie. I w tym momencie przesłuchanie przerwano. Następnie jest adnotacja. Przesłuchanie zostało wznowione. Nazywam się tak i tak. Jestem taki i taki. Mam taki pseudonim. Zrobiłem to, to, to i to. W tym protokole to, czego nie ma, mówi nam wszystko, co zrobiono z tym człowiekiem. A później
zeznania były dopasowywane do z góry założonych wniosków. Nie zawsze, nie wszędzie, ale z częścią tak było. Znamy to z procesów tatarowskich. Dlaczego Kuropiejska przeżył? Bo się przyznawał do wszystkiego i jeszcze innych ładował do tych swoich zeznań, że jeszcze byli w spisku. Jemu się udało tylko tą metodą. Jak można fascynować się tylko aktami śledczymi, tylko opracowaniami ubeków, ich różnego rodzaju materiałami i z tego robić historię? Nie wiemy. A skoro nie wiemy, to pochylmy głowę nad tymi ludźmi. Kilkanaście osób, kilkunastu młodych żołnierzy Armii Krajowej, tu, na tej okładce, z pod tytułem Czarne Karty, ale żołnierzy wyklętych. Nie niektórych, nie wybranych. Z tego wynika, że wszystkich. I jeżeli ja mogę... Jeżeli ja mogę tylko jedno słowo zanim mi, bo czy Jerzyku dobrze zrozumiałem, że ty o tych fascynacjach ubeckimi kwitami to do mnie? Nie, 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 to jest to. Aha, nie, bo mimo, że mieli Państwo wrażenie, że to do mnie, to że Państwo ta, ta książka ma bardzo dużo innych źródeł, które są użyte, mianowicie, które bardzo rzadko występują w tych propagandowych artykułach i książkach natomiast wyklętych, natomiast nie są to akta ubeckie, tylko są to, drodzy Państwo, zeznania i wspomnienia ofiar, które, które przeżyły tę pacyfikację. Ale daję tutaj głos Białorusinom, daję tutaj głos Ukraińcom, daję tutaj głos Żydom, ale również Polakom, którzy, bo również Polacy, o czym się rzadko mówi, też padali ofiarą czasami tego typu wydarzeń. Jest tutaj bardzo dużo głosów ze strony żołnierzy podziemia, którzy potem o tym opowiadają i chcę również powiedzieć a propos tak absolutnie warsztatowych spraw, no to tak, oczywiście, że na tych przesłuchaniach wyciągano bardzo często zeznania przy pomocy, ale na przykładzie na przykład zeznań żołnierzy z oddziału Rajsa Górego, który puścili z dymem kilka wsi na Białostoczyźnie białoruskich, ci ludzie potem opowiadali również w latach 90. ci, którzy żyli, co tam się działo. Te dokumenty są zdeponowane w archiwum ośrodka Kata. Nikt ich wtedy nie bił. I zapewniam Państwo, możecie tam pójść, to jest niedaleko stąd. To, co oni mówią, to są rzeczy przerażające. Tyle odpowiedzi na to, co mówił Leszek Żebrowski. Historyk oczywiście musi pisać prawdę i to jest jego punkt odniesienia. Nie przejmować się, jak to zostanie odebrane, wykorzystane, chyba że pracuje w przestrzeni polityki historycznej. No to jeśli jest tak, no to wiadomym jest, że wyciąga tylko i wyłącznie te pozytywne elementy związane z działalnością danego narodu i polityka historyczna w każdym państwie zmierza ku temu samemu, żeby jak najlepszym świetle przedstawić obywateli swojego narodu na zewnątrz. No i wówczas oczywiście dokonuje się selekcji, zamiata się pod dywan te niezbyt chlubne karty z przeszłości i wyciąga te, które są jak najbardziej pozytywne. Natomiast historyk, który się zajmuje tak zwaną historią czystą, jego dążenie jest zupełnie inne. On musi zmierzać ku prawdzie. I teraz pytał pan profesor, dlaczego na piedestał wyciąga się tych, a nie innych oficerów podziemia antykomunistycznego. Na ogół dlatego, że są to najbardziej znani dowódcy, dowódcy najbardziej znanych dużych zgrupowań. Zgrupowanie partyzanckie Błyskawice na Podhalu, no to było największe zgrupowanie partyzanckie, które tam działało, stąd też postać dowódcy, no budzi, że tak powiem, zrozumiały punkt zainteresowań u wszystkich, którzy interesują się działalnością podziemia w tym regionie. Jeżeli sobie weźmiemy, nie wiem, Białostoczyznę, no to nie ma drugiej takiej formacji poza 5. Brygadą, która zakończyła tam działalność we wrześniu. Potem była co prawda jeszcze 6. na Podlasiu, jak 3. Brygada Wileńska Narodowego Zjednoczenia Wojskowego i tu znowu mamy do czynienia z taką, a nie inną postacią kapitana Romualda Rajsa i on z kolei przyciąga to naturalne uwagę historyków. Natomiast ci, którzy działali gdzieś tam w 4., 5., 6., 7. szeregu, no z zrozumiałych względów nie przyciągają takiej uwagi już historyków, aczkolwiek pewnie, kiedy już wyczerpie się temat związany z wspomnianymi przeze mnie postaciami,
ta sytuacja ulegnie zmianie. Ja tutaj jeszcze pozwolę sobie w odniesieniu do tego, co pan Leszek Żebrowski mówił w kontekście wierzchowin. Ta liczba 196 to jest liczba podawana w meldunkach ubeckich. 166 to jest z kolei nieprawdziwa liczba ofiar ze strony Narodowych Sił Zbrojnych, które rzekomo zgrupowanie Szarego Mieczysława Pazderskiego poniosło w czasie walki pod Hutą 10 czerwca. Rozkaz rzekomy z 4 czerwca 1945 nie jest przedstawiany jako rozkaz na ogół, tylko jako rozmowa, która ma miejsce pomiędzy dowódcą zgrupowania a osobami, które pełniły funkcje dowódców poszczególnych oddziałów. Były tam, jak wiadomo, w skład zgrupowania wchodziły 4 oddziały i tam wtedy została podana informacja dotycząca tego, jak należy przeprowadzić całą akcję pacyfikacyjną, choć oczywiście o rozkazie jest również mowa, natomiast ten rozkaz w ogóle nikt nie sugerował, że jest związany z wierzchowinami. Ja w pewnym razie nie znam takich sugestii. Zdjęcia NKWD, które tam są z oficerami, funkcjonariuszami NKWD, no, trzeba pamiętać o tym, że ci mieszkańcy nie zostali od razu pochowani, a więc leżeli tam po chyba 2 czy 3 dniach dopiero nastąpił. A skąd to wiemy, że po 3 dniach? No jest wspomnienie człowieka, który ich chował. Jest zresztą w internecie dostępne, można przeczytać. Jedno wspomnienie, które nam to wszystko wyjaśni. Nie, ja nie mówię, że to wszystko wyjaśnia, ale tak samo jak nie wyjaśniają nam pewne kwestie, nie są wyjaśnione pewne kwestie związane z osobami, które są przesłuchiwane przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. Jeżeli my dzisiaj uznamy, że te akta kompletnie nie są wiarygodne, no to pytanie, dlaczego historycy z nich korzystają. A ja tylko dam jeden przykład. Został swego czasu w roku 49 na skutek przewerbowania przez UB jednego z żołnierzy podziemia aresztowany Zygmunt Libera, pseudonim Babinicz. No i był przesłuchiwany. No, sugeruje pan, że zazwyczaj ci ludzie mówili nieprawdę w trakcie śledztwa. No i w ciągu jednej nocy okazało się, że Urząd Bezpieczeństwa po tych przesłuchaniach sierżanta Libery podjął informację odnośnie tego, gdzie ukrywa się pan kapitan Zdzisław Broński, Łuskow. No właśnie tak mówił nieprawdę, że następnego dnia przyjechali tam na to miejsce, otoczyli bunkier podziemny w stodole w Dąbrówce, w których się pan kapitan ukrywał. No i pan kapitan rozerwał się granatem, popełniając samobójstwo. Także nie formujmy tez a priori, że wszystkie materiały związane z przesłuchaniami są nieprawdziwe. Są i takie, i inne, trzeba je zestawiać ze sobą, analizować. Nie można generalizować absolutnie w tej materii. I jeszcze 2 słowa odnośnie Bydgoszczy. Ta liczba rzeczywiście ofiar Bydgoszczy to jest 365 osób, natomiast podana przez Piotra to jest liczba Niemców, którzy zginęli we wrześniu 1939 roku, będąc obywatelami polskimi na terytorium ówczesnej Rzeczpospolitej, głównie na zachodnich terenach Polski. To jest właśnie ta liczba, dokładnie chyba 5429 osób. I to jest prawdą, została ta liczba zweryfikowana przez niemieckie organy śledcze narodowo-socjalistyczne. Niemieckie organy śledcze, żeby nie było wątpliwości. Natomiast Goebbels tą liczbę na bazie tego właśnie materiału zwielokrotnił razy 11 i na to też są dokumenty. Proszę jeszcze o bardzo krótką wypowiedź pana Żebrowskiego. Do wszystkiego się nie odniesiemy, bo nie zdążę, tylko tak. Nic takiego nie powiedziałem, co pan mi zarzucił, że w tych aktach śledczych jest prawda, dlatego że ci ludzie mówili. Ja mówiłem, że na początku nie mówili, starali się nie zeznawać, ale później zeznawali rzeczywiście i to bardzo dokładnie. Także to czegoś innego dotyczyło. Wspomniał pan, że nie było takiego rozkazu 4 czerwca. Ja to ze sobą mam. To jest właśnie rozkaz i tam nie ma słowa o wierzchowinach. A bardzo wielu historyków posługuje się tym, nie widząc i publikując swoje rzeczy, opierając na takich źródłach, które nie istniały. Dlaczego? Dlatego, że są publikacje, wcześniejsze publikacje. Wszyscy o wszystkim pisali, więc każdy następny może też już to powtórzyć, uznaje to za wiarygodne. Tak robić nie wolno. Użyłem na samym początku tego brzydkiego słowa paszkwil.
nawiązując do paszkwilu wyborczych. Dlaczego? Dlatego, że u Ciebie, Piotrze, są takie rzeczy. Kapitan Józef Zadzielski, Wołyniak, obrońca ziemi leżajskiej, okolic, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, tam występujące pod nazwą Narodowa Organizacja Wojskowa. Proszę bardzo. Alkoholik, wielokrotny morderca, pozbawiony elementarnych odruchów moralnych. To nie jest tyle. To już jest cytat. Żywcem i nie komentujesz. Przepraszam, ja muszę ci przerwać. Leszek, to co ty robisz, jest to szczyt absolutnej manipulacji. To, że ty robisz propagandę na swoim kanale na YouTubie i dzieciakom wciskasz takie kity, że Polacy są narodem, który w życiu nigdy nikomu krzywdy nie zrobił i każdy taką zbrodnię, która została popełniona, ty tak potrafisz zamotać tą sytuację, żeby zawsze było tak, że Polacy są narodem nieskazitelnym, ale to, co teraz zrobiłeś, jest to szczyt manipulacji. Drodzy Państwo, ja właśnie w książce zacytowałem, to jest cytat z ukraińskiego historyka. Ja pokazuję w książce, w jaki sposób ukraińska historiografia patrzy na Wołyniaka i pokazuje, że nie zgadzam się z tą czarną legendą. I to jest mój komentarz do tego. A ty teraz cytujesz to, że ja to zrobiłem. Twoje zarzuty są tego typu. Mają Państwo dostęp do książki, proszę zobaczyć, co tam jest napisane. Jest przywołanie, to nie jest historyk z tego, co wiem. Jedną broszurę napisał o zbrodniach polskich na Ukraińcach i ten cytat jest prawdziwy, a pod tym, jak widać, zasługi Wołyniaka dla sprawy polskiej całkowicie zdominowały obraz tej postaci malowany przez jego apologetów. Ale nie ma zaprzeczenia, że to jest wielokrotny morderca i degenera. Starają się oni albo przemilczeć, albo wręcz usprawiedliwić mordy Zadzielskiego i jego żołnierzy na cywilach. Czyli nie ma zanegowania karakterystyki tej postaci osoby. Przeczytaj uważnie. Są to dwa cytaty. Jeden jest cytat hagiograficzny z polskiego opracowania, a drugi cytat jest skrajnie negatywny i pokazuje właśnie rozpiętość opinii, z którymi się nie zgadza. Cały ten rozdział na tym polega. To jest to wstęp do rozdziału, w którym pokazuje, że historycy polscy nastawieni apologetycznie do Wołyniaka przedstawiają go jako świętego, a Huk, i to jest stanowisko, co podkreślam w historiografii ukraińskiej, przedstawiają go jako potwornego zbrodniarza. A ja staram się w tej książce, co podkreślam zaraz, i taki jest sens tego rozdziału, pokazać, że ani czarna legenda, ani biała legenda nie jest prawdziwa, tylko trzeba na Wołyniaka patrzeć obu tych perspektyw i pokazywać wszystkie jego dokonania. Skład z jednej strony na szali jego zasługi dla ludności polskiej, a z drugiej strony to, co jego żołnierze zrobili ukraińskiej ludności cywilnej. I nie możesz dopuszczać się takich manipulacji, bo jest to po prostu skandaliczne. Przytoczenie takiej opinii zostaje i ona, tak jak powiedziałem, nie jest zanegowana. Wspomniałem na początku Kazimierza Krajewskiego, człowieka, który zrobił więcej na temat żołnierzy wyklętych, niż wszyscy inni historycy, publicyści razem wzięci. Człowiek, który zna archiwa, który ma relacje, dopóki jeszcze ci ludzie żyli, on z nimi rozmawiał, ma olbrzymi dorobek intelektualny, jako historyk. Kazimierz Krajewski uprawia infantylną, plemienną historię, to takimi zasadami się kieruje, tryglodyta z maczugą. Jak można opisać? Nie napisałem o nim, że z tryglodytą z maczugą. Leszek, infantylna, plemienna zasada. Ale jaki tryglodyta? Przepraszam bardzo, jaki tryglodyta z maczugą? No to, a kto to jest, to ma plemienną zasadę? Ale kto to jest tryglodyta? Ja napisałem o nim, że z tryglodytą z maczugą. Strona 39. I że z tryglodytą z maczugą? Nie, tryglodyta z maczugą to jest moje określenie osoby, która kieruje się infantylną, plemienną zasadą. Czyli to jest Leszka, żeby się obejrzeć, nie moje. To jest zniżenie się z ludzkości gdzieś tam do... Zresztą ja się odnosiłem. Nie wolno tak pisać o innych osobach. Ale ja tak nie widziałem. Ty to powiedziałeś przecież. Sam się do tego przyznałeś przed chwilą. Ja napisałem, odnoszę to do fragmentu. Mogę ja Państwu opowiedzieć o tym, jeżeli to Państwa interesuje, o co mi tutaj chodziło. Sytuacja dotyczyła... Odeszliśmy od tematu. Ja chciałbym, abyśmy dokończyli ten punkt. Chciałbym oddać głos profesorowi Olegowi Łatrzynkowi. Przypominam, że pytanie dotyczyło, czy taka książka, wyciąganie zbrodni żołnierzy wyklętych, może posłużyć do usprawiedliwienia innych zbrodniarzy. Jak pan to rozumie, innych zbrodniarzy? Tak jak mówiłem, Zygmunt Bauman usprawiedliwiał się, że walczył z terrorystami. Nie, no to przecież mowa nie o tym, bo to właśnie bardzo wygodna zasłona, że o proszę, oni byli tacy.
I właśnie z tego powodu odwoływanie się do tych kilku osób, które służą za zasłonę dla tych, którzy mordowali tych żołnierzy wyklętych, którzy zaprowadzali w Polsce komunizm, ma takie skutki. I ja na to przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę. Ale też chciałem się, jak już tego słuchałem, chciałem powiedzieć, że no, dla Ukraińców było chyba wszystko jedno, czy mordowali żołnierze z polakowskich formacji, czy z NSZ-u, czy też z tak zwanego Ludowego Wojska Polskiego, bo dla nich to wszystko było polskie wojsko. I no, to jak panowie między sobą dyskutują, albo to, że, no bo pan Zychowicz zwraca uwagę, że właśnie tutaj broni jednej formacji, niesłusznie oskarżany, bo inne są takie. Pan Żebrowski z kolei znowu wylicza, z jakich tam byli formacji. Wydaje mi się, że to nie o to chodzi. Nawet ci żołnierze Wojska Polskiego, tak zwanego Ludowego, oni też pewnie uważali się za polskich patriotów. Też uważali, że mszczą się za winy Ukraińców dokonanych gdzieś tam dalej. Pewnie pochodzili, jak niejednokrotnie było z Wołynia. Dlatego takie rozróżnianie moim zdaniem jest nieuprawnione, że jedna to zbrodnia żołnierzy wyklętych, inna zbrodnia komunistyczna. Tylko na to tak zwrócić uwagę, bo to nie jest meritum sporu. Ale jeszcze raz chcę podkreślić, że właśnie koncentrując uwagę na tych kilku ikonach żołnierzy wyklętych, po prostu oddaje się argumenty do ręki przeciwnikowi. Chciałbym od razu zapytać pana profesora, czy te przytoczone przez Piotra Zychowicza zbrodnie na mniejszościach były pojedynczymi epizodami, czy to był przykład, to jest przykład szerszego zjawiska? I zaraz potem poproszę o odniesienie się Piotra Zychowicza, czy w kontekście obecnego kryzysu na linii polsko-izraelskiej publikowanie książki wyliczającej szereg mordów na Żydach jest odpowiedni. No niestety Bury jest tylko ikoną, ale też ikoną tego właśnie, który mordował. Natomiast no, fala wypędzeń, fala ikoną dla Białorusinów z kolei, może to nie ikona, to jak to nazwać, aż symbolem. Dla Białorusinów jest symbolem tych którzy tego, który mordował, ale trzeba powiedzieć, że mniejszych aktów, drobnych, pojedynczych zabójstw było mnóstwo, ponieważ w moim przekonaniu jako historyka to była czystka etniczna przez nikogo nie nakazana, bo tutaj też toczone są rozmowy, czy Bury miał jakiś rozkaz, czy nie. Ja nie sądzę, żeby w ogóle ktoś mu jakieś takie rzeczy rozkazywał. To była żywiołowa fala wypędzania, dlatego że ustalono gdzieś tam, że granica ma tak przebiegać. Polaków przesiedlano na zachód, więc niektórzy dowódcy uznali, że albo pojedynczy nawet żołnierze, że no, oni chcą takiej Polski, żeby już nie było tych Białorusinów, Ukraińców. I stąd odbywało się to tak, że przychodzą jacyś żołnierze, Białorusini to wszyscy mówią na nich mówią achowcy, nie rozróżniają. Przychodzą, no rozstrzeliwują kogoś, dają termin do zabrania się manatków i wyniesienia się do Związku Sowieckiego. I jak oceniamy, z 30 tysięcy Białorusinów, którzy repatriowali się w cudzysłowie do Związku Sowieckiego, tylko połowa zrobiła to dobrowolnie, a druga połowa uciekła po prostu. Dziękuję bardzo. Widzę, że pan Leszek Żebrowski chce zabrać głos, a przypominam, że zadałem jeszcze pytanie Piotrowi Zychowiczowi, które dotyczy szczególnie, czy bo rozumiem, że publikacja książki była zaplanowana wcześniej, ale wpisała się w kontekst polityki międzynarodowej. W jaki sposób? Nie, no, nie może autor kierować się, to zresztą mówił Arkadiusz Karłowiak, jakimikolwiek względami tego typu. No, rzeczywiście tak się złożyło, że mamy, powiedziałbym, kryzys
relacjach izraelsko czy też żydowsko-polskich. Natomiast jeżeli chodzi, może powiem krótko, tylko w książce jest rozdział poświęcony problemowi Żydzi, a wyklęci. No i znowu tutaj powiedziałbym, że są takie dwie główne narracje. Pierwsza z nich, umownie nazwałem ją narracją Grossa i jego zwolenników, którzy mówią, że każdy Żyd, który zginął z ręki podziemia niepodległościowego po wojnie, był ofiarą polskiego krwiożerczego antysemityzmu. Prawda? I tutaj jest to jasne i oczywiste dla tej strony. Natomiast druga strona przedstawia to w ten sposób, że jeżeli jakiś Żyd zginął z ręki podziemia, no to zginął dlatego, że był ubekiem albo partyjniakiem. No i jakby te dwa środowiska zajęły swoje z góry upatrzone pozycje i to często był spór. Natomiast znowu no, wydaje się, że było zupełnie inaczej. Rzeczywiście duża część tych Żydów, którzy zginęli z ręki żołnierzy wyklętych, była czy ubekami, czy partyjniakami, czy należała do jakichś innych formacji komunistycznych. Natomiast również zdarzało się, niestety z bólem serca to mówię, sytuacje inne. I długo tutaj można na ten temat rozmawiać. No i istniał taki stereotyp rzeczywiście, że społeczność żydowska w Polsce powojennej to jest społeczność nastawiona prokomunistycznie, czyli to mowa o tak zwanej słynnej żydokomunie. I to skutkowało, powiedziałbym, czasami bardzo drastycznymi przypadkami. No tak, to jakby na to tyle. No, jak zwykle ten obraz, który wyłania się z zachowanych relacji, dokumentów, jest jak zwykle inny niż te dwie narracje, które dominują w tym sporze. No, Leszek Żebrowski. Pan profesor słusznie zapytał, dlaczego akurat te osoby są znane? Dlaczego Łupaszka, dlaczego Bury, dlaczego Ogień, a nie ma innych? Dlatego, że przez kilkadziesiąt lat PRL-u te osoby były opisywane cały czas. Łupaszka nie zniknął, Bury nie zniknął, Ogień nie zniknął. Tylko była oczywiście jednostronna narracja. Książki pisali, czy te broszurki pisali łupecy o nich. Same tytuły były znamienne. Sztylet Burego, po ogniu był Mściciel, na tropie Zemsty i tak dalej. Wszystkie te formacje i ważniejsi dowódcy byli opisani przez ubeków, ale w sposób straszny. Krwawa Inka, kapitan Babczenko z Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. To były to określenia, które cały czas przez kilkadziesiąt lat funkcjonowały. I później następuje odwrót, naturalny proces. Szukamy prawdy, ale żeby do tej prawdy dojść, to będzie się musiało uspokoić. Szukamy pozytywów. Czy rzeczywiście Inka była krwawym zbirem? Czy Łupaszka był pospolitym bandziorem? Czy uprawnione jest powoływanie się na bezpośrednią relację bezpośredniego świadka zbrodni popełnionych przez Łupaszkę, opisanych przez Jasienicę? Ty to robisz, ty go przywołujesz, tylko Jasienicy tam nie było. On się pojawił u Łupaszki 11 miesięcy później, a jest bezpośredni świadek popełniony przez niego zbrodni. Tak go nazywasz, że był. I tak Jasienica opisał, tylko że to jest nieprawda. Jak powinno się o tych sprawach pisać? Przede wszystkim cierpliwości. Tu chciałbym pokazać rzecz, co można zrobić. Syn kapitana Hala z Powstania Warszawskiego, kapitana Stykowskiego, opisanego w Gazecie Wyborczej i w publikacjach zachodnich od jak najgorszej strony. Pospolity bandzior, degenerat, morderca, miał bojówę, mordowali Żydów, żarli, pili w powstaniu, jacy to bohaterowie. Syn nie mógł z tym nic zrobić. Próbował zmienić hasło Wikipedii. Nie można, nic nie można. Ja powiedziałem, weźcie się do pracy, zróbcie to sami, przeorajcie archiwa, przekopcie relacje, szukajcie świadków. I syn inżynier, nie historyk, nie zawodowiec, zrobił to. Książka mniej więcej tej samej grubości. 4 lata ciężkiej pracy. Pokazał, że wszystko było odwrotnie, zupełnie inaczej, niż mówi o tym tak zwana wiedza obiegowa. I można zrobić książkę o czarnych plamach niektórych żołnierzy wyklętych, bo tu jest cała formacja skazana. Skazy na pancerzach, czarne karty, ale to są żołnierzy wyklętych. I jest pokazanie kilkunastu młodych żołnierzy,
którzy nam się będą kojarzyli z tymi właśnie zbrodniarzami. Jak pokazałem, ci, którzy są rozpoznawani na tym zdjęciu, nie mieli z tym nic wspólnego. I ci wszyscy następni zabory prawdopodobnie też. Bo to jest inny czas, 2 lata różnicy, inny teren i inna organizacja. Zróbmy to, czyli badania podstawowe i dopiero publikacje, ale nie to. Bo w ten sposób, tak jak powiedziałem, dajemy maczugę do ręki tym, którzy bardzo się z tego ucieszą. A teraz proszę. Ja oczywiście nie mogę tutaj zgodzić się z panem profesorem odnośnie tego sformułowania, że żołnierze LWP pewnie uważali się za patriotów polskich, ale nie muszę utożsamiać ich z walką o niepodległy byt państwa polskiego i nie muszę utożsamiać władzy komunistycznej z władzą polską, tym bardziej, że wówczas odpowiednie struktury rzeczywistych władz polskich, tych prawdziwych, walczyły o wolną i niepodległą Polskę, a bynajmniej żołnierzy Ludowego Wojska Polskiego, które podlegali ośrodkowi warszawskiemu zatarkowych, trudno uznać. W kontekście sprawy żydowskiej, które pan Marcin tutaj poruszył, otóż problem osób żydowskiego pochodzenia, które pojawiły się na obszarach ówczesnej komunistycznej Polski, wiązał się z różnymi kolejami losu. Część z nich tutaj się ukrywała, część przybyła ze wschodu. Jedno można powiedzieć o tej społeczności na pewno, że praktycznie w 100% była to społeczność, która popierała ówczesne władze i ówczesny rząd. Nie poprzez fakt udziału w strukturach Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej, PPR-u. Nie. Tam uczestniczyła tylko i wyłącznie pewna grupa Żydów. Natomiast nie było w przestrzeni społeczności żydowskiej ugrupowań, formacji, struktur, które w sposób zdecydowany występowałyby przeciwko ówczesnemu komunistycznemu reżimowi. Ta społeczność uważała w formie aprobującej, iż tamten reżim komunistyczny jest reżimem dobrym, pozytywnym, oczywiście z różnych względów, nie ze względów ideologicznych. To bardzo często się próbuje w taki prostacki sposób przedstawić, że oni wszyscy byli zwolennikami, prawda, ideologii komunistycznej. No nie. Oni przeżyli II Rzeczpospolitą czasami, masakrę z lat 39 czy 41 czy 45. Bardzo często służyli w formacjach komunistycznej partyzantki, w Ludowym Wojsku Polskim, w Armii Czerwonej i dla nich ta struktura polityczna była strukturą, z którą się po prostu utożsamiali, mimo że bardzo często wyjeżdżali później na zachód. A czasami zdarzało się, jak w przypadku Krościenka, że na ten zachód nie wyjechali, bo partyzanci z antykomunistycznego podziemia dokonali na nich egzekucji. Dlaczego? Dlatego, że rozciągali po prostu kwestię wroga polskiego narodu, wroga walki o wolną, niepodległą Polskę, en bloc na wszystkich Żydów. I ci, którzy im akurat wpadli wtedy w ręce, za to zapłacili. I w przypadku Białorusinów. No nie mogę do końca podzielić opinii, że była to czystka etniczna. O ile rzeczywiście podziemie utożsamiało społeczność białoruską ze społecznością, która albo aprobowała, albo aktywnie była zaangażowana na rzecz ówczesnych władz komunistycznych i taka też była prawda. Aktywnie byli zaangażowani ci, którzy uczestniczyli w strukturach władzy komunistycznej, natomiast gro Białorusinów chciało po prostu na tej ziemi przetrwać, na tej swojej ojcowiźnie. A ponieważ tymi, którzy im to gwarantowali, mogła być tylko i wyłącznie władza komunistyczna, no stąd też wobec tej władzy występowali w formie aprobatywnej. Do podziemia polskiego niepodległościowego byli nastawieni dla odmiany negatywnie. Nie było żadnych struktur, powiedzmy sobie, białoruskiego podziemia antykomunistycznego, które w tej społeczności się wykształciły. Dlatego też podziemie wobec nich oczywiście też stosowało represje, rekwizycje. Ci powoływali struktury samoobrony nieformalne i takie, które otrzymywały broń od PPR-u i takie, które tej broni nie otrzymywały same,
tworzyły ośrodki samoobrony i aktywnie występowały również przeciwko strukturom polskiego podziemia. Też trzeba o tym pamiętać. Nawet w tych wsiach, o których tutaj mówimy, które zostały spacyfikowane. No ale cztery wsie, panie profesorze, to myślę, że na 120 tysięcy, na 120 tysięczną społeczność, która zamieszkiwała te obszary, no to nie jest powód do tego, żeby sformułować opinię o jakiejś masowej czystce etnicznej. Doszło do tragicznych, bez wątpienia, szczególnie z uwagi na śmierć kobiet i dzieci, zdarzeń. Ale też nie wszyscy ci, którzy zginęli, no, chociażby Paweł Filipczuk, tak? Ze Szpadu, tak? No, był jednak partyzantem. Tworzył tam jakąś nieformalną grupę, no i został zastrzelony przez żołnierzy NZW. No nie mogę go nazwać ofiarą po prostu niewinną, bo takową nie był. Zieleńko, tak? Z Suchowolec, sekretarz PPR-u, który przyszedł na swoje nieszczęście do Zależan, gdzie akurat stacjonowała brygada Burego. No, wylegitymował się, że służył w Armii Czerwonej, był sekretarzem PPR-u, rozstrzelali go. No też nie był ofiarą niewinną. To tyle. Tak, pytanie było do pana profesora, więc proszę. No dobra, tych dwóch. Chociaż do Armii Czerwonej nic się nie pchał, po prostu powołano chłopców z Białostoczyzny, nawet na Japończyków ich posłali, bo ostatni wracali z wojny jeszcze z Mandżurii. Ale ja mówię nie o Buryń, to nie to, że Bury to wszystkich wypędził, ale Bury, odciął Burego konkretnie rozrzucał uloki Białorusini, te Białorusini się zabierali do Związku Sowieckiego. To, że z tych czterech wsi w jednej tak naprawdę w Szpakach tylko tej ulotki rozrzucono, pozostałych takich ulotek nie było. Ja nie mówię o przestępstwie, to tylko o intencji. Intencją było wypędzenie, ale... Zapraszamy, nie przeszkadza. Mam niepewność. Nie wie pan, gdzie pan jest? Mi idzie o to, że takich nie zbrodni masowych, ale rozstrzelań, mordów dokonywano więcej i zmuszano w ten sposób swoich białoruskich sąsiadów do wyjazdu i chodziło o przejęcie majątku. No, mnóstwo było różnych powodów, dla których to robiono i dlatego mówimy, my Białorusini przynajmniej, o czystce etnicznej, przez nikogo nie zarządzonej. Nie wskazujemy siły, która to rozkazała. Po prostu na własną rękę pozbywano się sąsiadów białoruskich, w konkretnym wypadku Białorusinów i tak to właśnie wyglądało, że dla przykładu kogoś zastrzelono, reszta uciekała. Przecież nikt z własnej woli tak nie porzuci, że cała wieś wyjechała, a takie przypadki mamy. Mówienie o tym, że to były cztery wsie przy 120 tysiącach Białorusinów w mniejszości narodowej, to tak naprawdę niedużo, że musimy mierzyć skalę. Pamiętajmy o tym, jakie to są warunki. To nie jest dzisiaj, to nie jest teraz i to nie jest tu, tylko to jest tam i wtedy. W ogóle tych wydarzeń być nie powinno. Tam to była wojna. I ta wojna się nie skończyła w Polsce w 1944-1945 roku, bo przychodzą nowe struktury okupacyjne, jest przemieszczanie ludności, zmiany granic, pacyfikacje często jeszcze większe niż były poprzednio. Jeśli w tej książce o tych wskazach na pancerzach nie ma w ogóle tła, nie wiemy dlaczego. Jest jakiś łupaszka, który idzie sobie na Litwę Kowieńską i morduje Litwinów. Są jacyś Polacy, którzy gdzieś tam łapią Ukraińców, niszczą, palą całe wsie. Zbrodniarze. I tak to można odebrać. Jak nie pokażemy tła, co tam się dzieje, jakie są relacje Polaków z tymi narodami, nie zrozumiemy tego, o czym i co jest w tej książce. Leszku, jeżeli można to... Bo... Wiesz, stawiasz sprawy na głowie po prostu. Są dwie możliwości. Albo książki nie czytałeś dokładnie, czytałem. Albo
dobrze, to jest Państwo, dajcie mi powiedzieć mi dwa słowa. Albo próbujesz moje intencje przedstawić w sposób zupełnie inny. Dwa przykłady. Raz, nie ma tła, rajdu Łupaszki. Otóż, drodzy Państwo, cały rozdział poprzedzający opowieść o rajdzie odwetowym, co podkreślam, przeciwko Dubinkom i innym litewskim miejscowościom, poprzedza rozdział o mordzie na Polaków dokonanym w Glinciszkach przez potwornym, skandalicznym mordzie dokonanym przez litewską policję. I to jest to tło, pokazuje właśnie, że najpierw był mord na Polakach, a dopiero później był mord odwetowy na Litwinach. W związku z tym jest tło. I to samo w przypadku Piskorowic pokazuje, że wcześniej też był to odwet za spacyfikowanie polskiej miejscowości. Opisuje właśnie w przypadkach, tak jak ty powiedziałeś, że ach, przychodzą Polacy, mordują Ukraińców. Nie. Pokazuje w swojej książce cały kontekst, pokazuje ludobójstwo na Wołyniu, pokazuje, że mało tego, że w tych miejscowościach, o których mówimy, i w Piskorowicach, i w Wierzchowinach, w strukturach tych oddziałów, które dokonały tych pacyfikacji, byli ludzie z Wołynia. I trzeba właśnie, pokazuje to, pamiętajmy, jakie oni mieli emocje. Pamiętajmy, że oni mieli przed oczami swoich własnych zamordowanych bliskich, oni przeżyli ludobójstwo na Wołyniu i oni tam szukali jakiegoś odwetu na Ukraińcach, więc to tło jest, Leszku, i nie mogę zrozumieć, dlaczego próbujesz, ja rozumiem, że się nie zgadzasz z tą książką, uważasz, że nie powinna ona powstać, ale traktuj mnie fair i pokazuj moje intencje i moje argumenty takie, jakimi inne są i dyskutujmy na bazie faktów, a nie twojej interpretacji mojej książki, która jest krzywdząca. Właśnie o tym mówię, że ta książka powinna być i przypuszczam, że będzie tylko nie tak napisana. Mówiąc o tyle, to nie chodzi o to, że wieś Litwini zamordowali Polaków, poszedł Łupaszka, zamordował Litwinów, więc mamy tło. To jest sprawa generalna. Czym jest wówczas Litwa? W 1939 roku, we wrześniu, Litwa jest neutralna, ale w październiku już nie jest. Bierze udział w rozbiorze Polski. Następnie Litwini mają quasi państwo w sojuszu czy w podległości od Niemców, ale mają zupełnie inne warunki. Administracja terenowa jest litewska, szkolnictwo, sądownictwo litewskie, bezpieka litewska, niesłusznie tak nazywana sauguma, ale to jest coś w rodzaju bezpieki. To są Litwini, bataliony policyjne, Sonderkommanda, czyli strzelcy ponarscy, litewski korpus lokalny, Plechowicius, do tego ponar, 100 tysięcy ofiar. I te relacje dopiero wtedy widać, dlaczego przy masowym mordowaniu polskiej inteligencji, wszystkich właściwie wyróżniających się ludzi na tamtym terenie przez Litwinów, jest tak srogi odwet, że ci ludzie nie wytrzymują tego ciśnienia, tego, co tam się dzieje. Tych zbrodni by nie było, gdyby nie było pierwszeństwa tego, co tam się dzieje. Dokładnie jest w stosunku do Białorusinów. To nie jest tak, że Polacy sobie wybrali, bo prawosławni, bo są Białorusinami, to my sobie pójdziemy i będziemy ich pacyfikować, tak jak jest tu przedstawiany, czy jak są opowieści o Bury. Bury przeszedł przez 70 albo więcej wsi białoruskich. Nikogo nie zamordował, nikomu coś z niczego nie zrobił. Jeśli te społeczności lokalne były neutralne wobec tego, co się działo, nie działo się nic, ale jeśli opowiadały się po drugiej stronie, opowiadały się po stronie sowieckiej, jeśli tam były zakładane siatki NKWD, to dochodziło do takich makabrycznych wydarzeń. Tylko musimy pamiętać także o tym całym tle. Ukraina czy Białoruś są traktowane zupełnie inaczej niż ta część Polski, generalne gubernatorstwo czy przyległości. Jest administracja białoruska, policja białoruska, jest samochowa. To są uzbrojeni ludzie, którzy dokonują makabrycznych czynów. Jest obóz zakłady, gdzie są Białorusini w kierownictwie i na wieżyczkach strażniczych i jako egzekutorzy. To jest Kołdyszewo. Ilu? Ilu? Nieważne. 30. Dywizja Grenadierów SS białoruska, 13. Białoruski Batalion SD, tłumienie Powstania Warszawskiego. Ci ludzie o tym wszystkim wiedzą. Pękają wszystkie hamulce. Tamte warunki nie przystają do tego, że siedzimy sobie z kawą czy z Coca-Colą przy komputerze i piszemy opowieści. O, tak to być nie powinno. Nie, nie powinno. Gdyby nie było wojny, nie byłoby tych wszystkich następstw. Więc jak nie mamy tego tła, nie rozumiemy tego wszystkiego, to rzeczywiście możemy potępiać tych żołnierzy wyklętych.
dobrze, gdzie to góry, z jakim białoruskim zbrojonym oddziałem, z jakiejś organizacji się stał? Bardzo jestem ciekaw, gdzie to miało miejsce? I Kuliszki. Samoobrona była w końcowiźnie na przykład białoruska. Podobno Polska. Pod Mikuliszkami to było oddział litewski. Nie, chciałem zapytać, kto gdzie na Białorusi wychwala tych SS-manów, wychwala tych wszystkich, którzy służyli Niemcom. Gdzie oni, dla kogo oni są bohaterami? Komunista, nie mówię, ale proszę, później będą pytania. Nie, no po prostu, ja chciałem zapytać, może przykłady bohatera Białorusinów, który mordował Polaków na przykład. Kurdyczewo. Dobrze, panie profesorze. Bohatera. Jest samoobrona białoruska na tych terenach, gdzie operuje... Cicho, proszę. Szanowni państwo, będzie czas tam, pytania za chwileczkę. Tam, gdzie operuje góry, jest samoobrona białoruska, jest uzbrojona. Ma kontakty z przedtem, sowiecką partyzantką, przedtem do 1941 roku z Sowietami. Później są Niemcy. Niemcy powołują te same obrony. I co ci ludzie robią? Są powojenne procesy. Ludzie z tych samoobron białoruskich, z Wólki Wygonowskiej, z innych miejscowości, dokładnie tam, są skazywani po wojnie za ściganie, ujmowanie, dostarczanie Niemcom Żydów i wspólne mordowanie. To są akta spraw sądowych. Wiemy o tym coś? Piszemy o tym? Badamy to? Nie. To jest właśnie to tło. Jeśli co jest sprawa Furmanów i ci żołnierze NZW rozmawiają z nimi jako Sowieci, czy jako Ludowe Wojsko Polskie, bo się przedstawiają różnie i to jest mieszany skład, dowiadują się z różnych rzeczy. Nie wiemy czego. I się pewnie już nie dowiemy. Ale gdzieś to zło powstało wcześniej. Nie wtedy, kiedy Bury wchodzi do kilku wsi, od razu morduje i pali. Coś się przedtem stało. Tego nie ma. No ale jak to? Co to jest coś? Co się stało? Przecież o czym ci ludzie mówili? Ci Furmani, ile potrzebowali czasu, żeby się zorientować, że to nie są Sowieci, tylko że to są żołnierze podziemne? No, ja przepraszam, no, ale to nie jest aż tak trudno odróżnić. Można w pierwszej chwili, tak, że wiem z relacji, że nigdy nie było wiadomo, w jakim mundurze kto, ale to na początku, ale nie przez kilka dni. I mówienie, że co się dokonało w Zaniach takiego, co w Zaleszanach, co akurat, gdzie są jakieś fakty, że Białorusini tamtejsi cokolwiek Polakom zrobili. Ja myślę, jeżeli mogę zabrać głos, drodzy państwo, bo mam wrażenie, że wreszcie ta debata weszła na tak, jak ona powinna wyglądać. Otóż ja, drodzy państwo, jestem absolutnie przekonany, że jeżeli członek białoruskiej samoobrony brał broń od UBC i od milicji, tworzył taki rodzaj wczesnego ORMO, którejś z tych miejscowości, o których mówimy, jeżeli strzelał do przechodzących gdzieś opłotkami wsi oddziałów Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, to on brał udział w tej wojnie. I było pełne prawo, żeby go dopaść, żeby z nim stoczyć walkę, żeby go zabić i żeby również go rozstrzelać. Bo taka to była walka, że tam pardonu sobie nie dawano. Rzeczywiście ta walka była potwornie brutalna. Ale przecież my nikt nie mówimy o tym i to nie jest przedmiotem sporu, to nie są czarne karty. Ale w Zaleszanach, w chałupach zginęło kilkanaście osób, cywili, w płonących domach, które zostały podpalone z rozkazu kapitana Rajsa. I to były na przykład niemowlęta. Ludzie próbowali wybiegać z tych domów i żołnierze zaganiali ich do środka i strzelali do nich. Człowiek, ojciec, który wybiegł z dzieckiem na ręku, został zastrzelony. Z dwoma zwojgiem dzieci na ręku. W Zaniach, drodzy państwo, zginęło mniej więcej około 24 osoby. I tam znowu giną kobiety i dzieci. Przecież my o tym mówimy. Oczywiście, że trzeba strzelać do uzbrojonych mężczyzn. Na tym polega wojna, to jest zrozumiałe. Natomiast w Zaniach mamy do czynienia z sytuacją, że biegnie jeden z mieszkańców tej miejscowości, potyka się, dostaje kulę, postrzał, upada, podbiega do niego jego córka, krzyczy: tatusiu, tatusiu, wstań, podchodzi z bliska jeden z żołnierzy i strzela w otwarte usta tej dziewczynce.
ona podbiega do drzewa, tupie nogami, w ten sposób ryje ziemię i dopiero w straszliwej agonii i podbiega do niej inny żołnierz i dobija ją pojedynczym strzałem. Ja nie mówię przecież, kiedy mówię o czarnych kartach, o tych zastrzelonych członkach samoobrony, tylko o tym, że według mnie tak zostałem wychowany w miłości do tradycji oręża polskiego, do honoru oficerskiego, do honoru wojskowego, że wojna to jest starcie uzbrojonych mężczyzn w mundurach. I nie puszcza się wsi z dymem, nie podpala się domów, ponieważ, drodzy Państwo, cóż sprawa polska zyskała na tym, co się stało? Cóż zyskała na tym, że ci ludzie zginęli? Tylko to, że się dzisiaj tutaj spotykamy. I teraz bardzo często spotykam się z takim stwierdzeniem, że za czarną owcę uznaje się nie tych ludzi, którzy naprawdę zaszkodzili legendzie żołnierzy wyklętych, strzelając właśnie do kobiet i dzieci, tylko tych ludzi, którzy po latach o tym ośmielają się napisać. Szanowni Państwo, chciałbym, abyśmy zdążyli zadać pytania naszym uczestnikom debaty, ale chwileczkę. Zanim to się stanie, chciałbym prosić Państwa o bardzo krótkie podsumowanie. Może spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy skoro ta walka powodowała cierpienia i jak twierdzi w książce Piotr Zykowicz, nie miała szans powodzenia, z czego żołnierze wyklęci zdawali sobie w większości sprawę, to czy ona miała sens? Może chciałbym zacząć od Arkadiusza Karłowiaka. Oczywiście, że sens miała, choćby z tego powodu, że ci ludzie w większości w podziemiu, w przestrzeni tego zbrojnego podziemia antykomunistycznego znaleźli się niekoniecznie na skutek jakichś własnych szczególnych przemyśleń, decyzji, analiz geopolitycznych, bo takowych nie prowadzili. Rzeczywistość okupacyjna była taka, a nie inna, że w strukturach polskiego państwa podziemnego, szczególnie w trakcie realizacji operacji Burza, znalazło się sporo żołnierzy konspiracji. Wejście na teren Polski i rozpoczęcie drugiej okupacji przez armię sowiecką spowodowało, że ci ludzie, którzy nie zostali rozbrojeni przez oddziały sowieckie i wywiezieni na Syberię, pozostali tutaj. Zaczęli się ukrywać, to było rzeczą normalną, zrozumiałą, skoro zaczęto ich poszukiwać i potraktowano, i słusznie zresztą ich potraktowano jako wrogów, bo Związek Sowiecki był wrogiem polskiego państwa podziemnego. Szkoda, że Armia Krajowa nie potrafiła tego w odpowiednim czasie zrozumieć, w przeciwieństwie do Narodowych Sił Zbrojnych. W każdym razie ludzie ci byli poszukiwani, a w związku z tym się ukrywali. Ukrywali się, tworząc struktury na początku nieformalne, a później je formalizując. Powstawały nowe organizacje typu Delegatura Sił Zbrojnych, Narodowe Zjednoczenie Wojskowe, czy później Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość. Więc specjalnego wyboru dla ludzi, którzy wcześniej byli zaangażowani w strukturach polskiego państwa podziemnego, po prostu nie było. No, ciężko jest człowiekowi, który posiada broń, oddać się w ręce bezpieki polskiej czy bolszewickiej, następnie dać sobie wyrwać paznokcie, wybić zęby, odbić nerki i tak dalej, będąc przesłuchiwanym i pytanym, gdzie są twoi koledzy, znajomi, dowódcy i tak dalej. No, to było oczywiste, że ci ludzie muszą stanąć do walki, bo żadnego innego tutaj wyboru im nie pozostawiono. Bolszewizm nigdy żadnego wyboru poza walką nie daje. I ci ludzie właśnie mieli tego pełną świadomość. Dziękuję bardzo. Leszek Żurowski? To nie jest dokładnie tak, że nie mieli wyboru, bo mogli nic nie robić, mogli się podporządkować. Część by pewnie zginęła, przeszłaby przez jakieś tortury, ale większość by przeżyła. Jakoś by tam sobie poradzili w Polsce Ludowej. Tylko my to wiemy z perspektywy dzisiejszej. Wtedy to wyglądało zupełnie inaczej. Pamiętajmy o tym, że dzisiejsze kryteria, my to wszystko oceniamy, nie pasują do tamtych czasów. To nie jest tak, że możemy te same normy, które mamy dzisiaj, przyłożyć do tamtej sytuacji i powiedzieć, no nie powinni tak robić. Na tak zwanej zachodniej Białorusi, czyli części Polski, wcielonej później do Związku Sowieckiego, ale we wrześniu 1939 roku, gdy z drugiej strony wkracza Armia Czerwona, dochodzi do rewolty. Bandy białorusko-żydowskie, także z udziałem Polaków, mordują tysiące ludzi. Kobiety, dzieci też. Ziemian,
księży, osadników wojskowych, policjantów, żołnierzy, oficerów, zakłuwają widłami, sieką, siekierami. To jest to, co wszystko narasta, gdzie to później ta eksplozja następuje. To samo jest z Litwinami. To nie jest konflikt taki, że kilku żołnierzy, którzy uznali sobie, że fajna będzie wojna, jak pójdziemy tam do Litwę właściwą i tam sobie zastrzegniemy ileś tam osób, to my będziemy zwycięzcami i wrócimy w chwale. Nie. Tylko my nie jesteśmy w ich sytuacji. Tak jak powiedziałem, wszystkie normy moralne wtedy pękały. Ludzie tego nie wytrzymywali. To, co się dzieje w Wierzchowinach czy w okolicy. Były 31 Pułk Piechoty Ludowego Wojska Polskiego. Ucieka do lasu. To są Wołyniacy. To są ludzie wcieleni na siłę. Ci, którzy przeżyli tam, wcieleni uciekają do lasu. Idą do AK, później do NZ-u. Ich Ukrainiec to jest synonim wszystkiego, co najgorsze. Nie było tych zbrodni tak popełnionych, jak się przypisuje czy temu zgrupowaniu NZ w Wierzchowinach. Te ogromne tortury, cierpienia specjalnie zadawane. Te ekshumacje, które były na Podlasiu, nie potwierdziły tego. Nie potwierdzą, jeśli będą te ekshumacje w Wierzchowinach także. Ale z drugiej strony mamy sytuację, kiedy ci ludzie mieli prawo nie wytrzymać. Zaszycie żywej kobiecie z rozciętym brzuchem, żywego kota. Wyobrażacie sobie Państwo coś takiego? I ci ludzie, którzy o tym wiedzieli albo to widzieli, idą później, są uzbrojeni i są w ramach walki. Dlatego te hamulce pękają. Dlatego na te normy, które my przekładamy, nie bardzo pasują do tego, co my byśmy chcieli. Oni powinni chodzić w czystych mundurach, powinni nie strzelać do dzieci, kobiet, nawet do przeciwników, bo powinni przedtem negocjować, może kredkami kolorowymi na asfalcie malować. Kochamy was, przestańcie, nie wysadzajcie nas w powietrze. Tak nie było. Najważniejsze kryterium oceny jest to, że żołnierze wyklęci, cała ta formacja, która bierze udział w powstaniu antykomunistycznym, to są ochotnicy, nikt tych ludzi nie wygnał do lasu i nikt im nie kazał. Po drugie, oni mają poparcie ludności, cywilnej ludności. Bez tego poparcia oni nie przetrwaliby nawet kilku dni. Wszyscy by ich pogonili stamtąd, wydaliby rękawudzistą łubeką, żeby się ich tylko pozbyć. A oni trwają przez całe lata. Skąd się to bierze? I skoro ten pierwszy opór wziął się stąd, że liczyli, że przecież jest gwarancja wolnych wyborów, że sytuacja się zmieni, to oni później już nie mają wyjścia. Rzeczywiście, po dwóch, trzech latach dla nich jest albo śmierć w kazamatach ubeckich, albo w lesie. I oni wybierają, przynajmniej w większości, las i giną. Ci, których jedni będą nazywać zbrodniarzami, a inni będą nazywali bohaterami. To są dzieje ludzkości. To nie jest tylko w tamtej wojnie, nie tylko wtedy. Gdy armie amerykańskie czy brytyjskie wchodziły do Francji, gdy wyzwalały Włochy, tam są gwałty, tam są grabieże, napady, morderstwa na nieprawdopodobną skalę. To nie to, co robili Sowieci. Nie tyle, nie aż tyle, ale robili to samo i tak samo. Tylko trochę mniej, bo byli bardziej cywilizowani. Ale byli. I gdyby nie wojna, tego by nie było. Więc co jest przyczyną? Armia amerykańska, która przyjeżdża i napada na Francję, czy armia amerykańska, która przyjeżdża, przywozi swoich żołnierzy i ratuje Europę przed zbrodniarzem i przed państwem zbrodniczym? A przy okazji, nie mogąc wszystkiego upilnować, mając różnych ludzi, dopuszczają także do takich wynaturzeń. Nie tylko my i nie tylko tu. Brawo. Chciałem powiedzieć, że na końcu właśnie doszliśmy do konsensusu, bo Leszek Grzybowski właśnie tak w skrócie przedstawił główną myśl mojej książki. Bo tak to właśnie zgadzam się w 100%. Panie profesorze. Nie, natura nie przeczyta. Zastaliśmy, dziwi się. Kiedy te pytania będą? Mamy. Kiedy pana pytają często, mogę powiedzieć, że mnie dość często pytają, czy nie żałuję, że siedziałem za Solidarność. No bo wyszło jak wyszło, jak jest. Nie żałuję, no bo czego mam żałować? Postąpiłem tak, jak uważałem, że powinienem postąpić.
I dlatego pytanie o sens walki żołnierzy wyklętych to też w jakimś stopniu nie ma sensu, no bo oni musieli tak zrobić. Natomiast mój opór budzi tworzenie kultu żołnierzy wyklętych. To jest coś zupełnie innego. Trzeba im oddać sprawiedliwość, znaleźć ich pochówki, pochować po chrześcijańsku, postawić krzyż, ale nie na nich, tylko na ich grobach. Natomiast kult, moim zdaniem, jest, no, nie wiem jak to ująć, żeby nikogo nie urazić, chociaż nie chodzi mi o to, żeby w ogóle się nie narażać, ale chodzi mi o to, że kult żołnierzy wyklętych w sumie Polsce szkodzi. Dajcie powiedzieć panu profesorowi. Każdy naprawdę swoją. Pan jakoś może przeszkadzać. Ja się dziwię akurat autorowi książki, że on widzi na przykład, że powstanie, uważa, że powstanie warszawskie to był obłęd, no bo w końcu rzucili się do walki bez szans zwycięstwa. Natomiast uważa, że natomiast żołnierze wyklęci to postąpili słusznie. Mi się wydaje, a to jest może białoruskie widzenie, dla Białorusinów najważniejsze jest przetrwanie. Jest dowcip własny białoruski o Białorusinach, że powiesili Białorusina, po trzech dniach przychodzą, a on wisi dalej, żywy. No i pytają, jak to możliwe? A on mówi, z początku bolało, a potem jakoś się przyzwyczaiłem. Polacy nigdy się na to nie zgodzą, ja wiem, ale mi się wydaje, że gdyby Marian Chmielowski-Rechim, znaczy gdyby Bury rozwiązał swój oddział zgodnie z rozkazem i Marian Chmielowski-Rechim skończył Politechnikę, to by było dla Polski jednak lepiej. Na pewno pan uważa, że dalej by mógł skończyć tą Politechnikę. Tak właśnie próbował. Poszedł na Politechnikę, został zakatowany w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego. Ale wcześniej jeszcze zginęło tysiące innych. Drodzy Państwo, zaraz przejdziemy do debaty z salą. Ja rzeczywiście myślę, że drodzy Państwo, mamy do czynienia z zupełnie innymi wyborami, przed jakimi stało dowództwo powstania, dowództwo Armii Krajowej, które zdecydowało o wywołaniu powstania warszawskiego. Mówiąc bardzo upraszczając, to był wybór życie-śmierć. To znaczy, oni podjęli niezwykle ryzykowną decyzję, że 1 sierpnia na ulicach milionowego miasta wydajemy bitwę potężniejszemu przeciwnikowi. Zagrali wabank, przegrali i była śmierć. Natomiast gdyby tej decyzji nie podjęli, to by było życie, tak? Bo mieszkańcy Warszawy by przeżyli. Natomiast żołnierze wyklęci stali przed zupełnie innym dylematem. To był dylemat śmierć. Tak jak mówił Arkadiusz Karbowiak, ze względu na rozmaite, nawet wcześniejsze błędy, między innymi akcję Burza, czyli ujawnienie przed bolszewikami naszych oddziałów podziemnych, wielu z nich było na widelcu bezpieki. I teraz oni rzeczywiście, moim zdaniem, wielu z nich miało do wyboru, albo zginiemy z bronią w ręku w lesie, albo zostaniemy zgnojeni w ubeckich kazamatach i myślę, że wszyscy, jest to jasne, że woleli to pierwsze, woleli zginąć honorową śmiercią, niezależnie od tego, jak oceniamy sens tej walki i szansę jej powodzenia. I moim zdaniem nad takim wyborem należy mieć dla niego uznanie i pochylić nad nim czoło. Także ja uważam, że walka ta miała sens. Po drugie, bolszewicy nie byli żadnym sojusznikiem naszych sojuszników, tak jak sobie to właśnie Komenda Główna Armii Krajowej wymyśliła. Natomiast byli naszym wrogiem i kiedy wróg wchodzi na terytorium Rzeczypospolitej zbrojnie, narzuca je swoją wolę, to trzeba strzelać. Pisze na samym wstępie książki, że moim zdaniem jedynym sposobem na dialog z komunistami to jest pistoletowa kula. W związku z tym uważam, że ta walka miała sens. Chylę czoło przed żołnierzami wyklętymi, przed całym podziemiem, uważam, że oni bili się o dobrą sprawę, o wolność osobistą jednostki, o niepodległość Rzeczypospolitej, ale z drugiej strony, drodzy Państwo, nie ma powodu, żeby udawać, że w tej wspaniałej epopei, tak jak zresztą mówił Leszek Żebrowski, bo tak jak mówię, po tym jego ostatnim wystąpieniu się w pełni podpisuje, że oni jako jedyna formacja na całym świecie byli wolni od absolutnie żadnych nieprawidłowości. Jak mówił Leszek Żebrowski, robili to Amerykanie,
Zdarzali się tacy amerykańscy żołnierze, zdarzali się żołnierze francuscy, zdarzali się żołnierze brytyjscy, zdarzali się, no nie mówię tu oczywiście o żołnierzach niemieckich i sowieckich, bo to było nieco wpisane w ten totalitarny system, prawda, mordy na innej ludności, ale robili to również Polacy, bo Polacy są takimi samymi ludźmi jak wszyscy inni i powinno się o tych sprawach, drodzy Państwo, mówić w sposób otwarty, nie zamiatać tych czarnych kart pod dywan, nie gumkować ich z ojczystej historii, tylko spróbować się jakoś z nimi zmierzyć, dyskutować o nich w sposób spokojny, bez rzucania na siebie jakimiś od razu anatemami, bo wydaje mi się, że powinna tutaj, no właśnie, po prostu jest to probierzem naszej przyzwoitości. Ja osobiście źle bym się czuł, gdybym pisząc o żołnierzach wyklętych wypreparowywał z tej opowieści tylko te miłe, wygodne, przyjemne rzeczy, o których się miło słucha. No historia niestety taka nie była. Wydaje mi się, że powinniśmy przedstawiać się w sposób prawdziwy. Dziękuję bardzo. Mam pytanie. Skorzystać z przywileju, daj mi trzymać mikrofonu i zadać pierwsze pytanie do Arkadiusza Karłowiaka, ale proszę o krótką odpowiedź, tak lub nie. Arkadiusz Karłowiak bierze udział w stworzeniu Muzeum Żołnierzy Wyklętych. Czy coś z tego, co mogliśmy przeczytać w książce, znajdzie się w muzeum? Są takie... Cała nie, ale jest chyba bodajże 7 czy 8 przedstawionych pomysłów dotyczących wierzchowin, dotyczących sprawy furmanów i spalenia przez górę do wsi. Jest sprawa Krościenka poruszana. Także jeżeli to, co zostało opracowane, znajdzie się w przestrzeni muzealnej, z pewnością będziemy mieli z podobną sytuacją do czynienia. Tylko powiem szczerze, z jednej strony to dobrze, a z drugiej strony nad tym ubolewam. Ubolewam dlatego, że Muzeum na przykład Armii Krajowej słowo o zbrodniach tej formacji nie ma. Żeby się nie okazało, że skutkiem tego będzie to, że w muzeum dotyczącym żołnierzy wyklętych zbrodnie będą pokazane i w żadnym innym muzeum dotyczącym innych polskich formacji wojskowych nie. I wyjdzie znowu tak, że oto tylko ci żołnierze zbrodnie popełnili i żadne inne formacje polskie nie. Do tego bym chciał też uniknąć. Mówimy o muzeum, to znaczy, że w Muzeum Polin pokazana jest pozycja skarbu Judenraty, pokazane są mordy z drugą stronę, czyli które oni popełniają. Czy w muzeach Holokaustu na świecie jest Naliboki, Koniuchy, zbrodnie popełnione na ludności polskiej, czy ci policjanci z drewnianymi pałami, którzy pędzą tych nieszczęśników, nawet często własne rodziny, nie tak się muzeum pokazuje. Jeśli to muzeum ma być takie, że będzie ściana poświęcona ludobójcy, łupaszce, zbrodniarzowi Buremu, antysemicie Ogniowi, to nie jest Muzeum Żołnierzy Wyklętych, tylko to będzie Muzeum Żołnierzy Przeklętych, czyli to, co chce zrobić ta neokomuna dzisiejsza. Dziękuję bardzo. Mam pytanie, widzę, że jest sporo tych. Bardzo proszę, aby pytania były jak najkrótsze i były skierowane do konkretnej osoby, w ten sposób zadamy ich więcej. Zaraz zajdziemy na drogę. Proszę Państwa, ja mam pytanie oczywiście do Pana Profesora Łatyszonka. Nazywam się Ewa Szakalicka. Jestem autorką filmu Podwójnie Wyklęty. Proszę Pana, czy Pana zdaniem w Zaleszanach, tak bardzo lekko Pan do tego podchodzi, przed wojną członkowie Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, Paweł Sacharczuk, Łukasz Demianiek, Jakub Bazyluk, Daniel Lemierz, to byli sobie panowie, którzy na Sało i Gariłku zapraszali. Czy pan uważa, że wyrok wykonany przez Łupaszkę na funkcjonariuszu Urzędu Bezpieczeństwa z Zaleszan, z tychże Zaleszan, Aleksander Lemierz, czy to jest pana zdaniem taka sobie ludność, która, jak tu pan próbuje kreować ten wizerunek, ona nie miała poglądów, była sobie taka właśnie, żeby przetrwać. Czy to oznacza, proszę Pana, że te relacje, w których później, w 1946 roku, właśnie z Zaleszan,
osoby zdają relacje, że przecież tam byli członkowie Polskiej Partii Robotniczej. To oni nazywają, że wieś była postępowa, była samopomoc chłopska. Panie profesorze, naprawdę mówienie, że to jest ludność taka bez poglądów, to jest naprawdę nadużycie. Kolejna sprawa, bo pan tam zadawał pytanie, dlaczego o Burym się mówi. Dlatego, że jeszcze 20 lat po jego śmierci w Kurierze Białostockim wymieniano go przy okazji rocznicy powołania Urzędu Bezpieczeństwa w Bielsku Podlaskim. Wymieniano go jako zbrodniarza, ponieważ nikt inny, tylko państwa środowiska białoruskie bezkarnie powielają cały czas propagandę komunistyczną. Tak, z tych książek takich jak Sztylet Burego, Ryngraf z trupią czaszką. No cóż, panie profesorze, ja mogę zrozumieć partię, którą pan założył, Białoruskie Zjednoczenie Demokratyczne. Tak, miała poparcie takie niewielkie i fiasko w wyborach parlamentarnych, że w końcu państwo tą partię po prostu rozwiązaliście. Bo 4,5 tysiąca, 1,4% na poparcia dla państwa partii, które reprezentujecie tam Białorusinów, to jest niewielkie poparcie. Rozumiem, że teraz państwo odwołujecie się do dobrej, sprawdzonej metody sowieckiej, czy tak zwanej krzywdy białoruskiej. To jest, wprowadza pan tu w ogóle ludzi w błąd, panie profesorze, bo no, tak się składa, że akurat te wsie nie były wybrane przypadkowo. Usiłował pan powiedzieć, że nie było rozkazu. Był rozkaz oczywiście do zlikwidacji tych bardzo szkodliwych wsi. I druga sprawa do pana autora książki. Proszę pana, jak pan się powołuje na relacje z lat 90., to znaczy, że pan nie jest żadnym historykiem, proszę pana. Ci ludzie już byli przygotowani na 49 rok na proces pokazowy, bo proces Burego był procesem pokazowym i ci ludzie już wtedy byli przygotowani, proszę pana. Oni byli przygotowani później przez książki. Czy pan wie, co to jest Tygrysek? Czy pan wie, w jakich nakładach to wychodziło? Ci ludzie po prostu powtarzają rzeczy, które nie miały miejsca, bo w 1946 roku jest w dokumentach co innego. I pozwoliłam sobie zabrać głos bardziej jako głos pewien polemiczny. No wie pan, ja z góry wiem, jaka będzie pana odpowiedź, natomiast chciałam po prostu zabrać głos. Chciałam zabrać proszę państwa głos, no bo jeżeli ktoś po prostu mówi bezkarnie, nieprawdę, jeżeli się próbuje po prostu drwić, przecież państwo, proszę pana, Białorusini używają instrumentalnie dzisiaj tej właśnie krzywdy. Dlaczego? To nie jest, bo ludzie zginęli nie dlatego, że byli prawosławni, czy byli Białorusinami, tylko dlatego, że współpracowali z reżimem komunistycznym i ze Związkiem Radzieckim. I państwo traktujecie instrumentalnie tą krzywdę, budujecie na tym kapitał polityczny. Niech pan nie idzie tą drogą. Dziękuję bardzo. Ja nie buduję kapitału politycznego, bo się już polityką nie zajmuję, ponieważ, jak słusznie pani zauważyła, moja partia, Dorskie Zjednoczenie Demokratyczne, dostała 4,5 tysiąca głosów, ale pani mnie obraża, mówiąc, że moje środowisko wydawało jakieś książki za komuny. Za komuny, moje środowisko, czyli Białoruskie Towarzystwo Historyczne, którego jestem prezesem, to było w podziemiu i wydawało książki antykomunistyczne. A pod wszystkich Białorusinów pod jeden strychulec tak prowadzić, no to jak pani chce w ogóle z kimkolwiek dyskutować? Przed wojną był taki dowcip, pan Białorusin, nie, mój brat komunista. I pani na tej zasadzie traktuje Białorusinów. Tyle mogę powiedzieć. Jeszcze tak jedna uwaga, że oczywiście zginęły. To króciutko, to oczywiście, że w tych wsiach, o których mówimy, zginęły dzieci i nie mam, zapewniam, że one nie współpracowały z bolszewistami. Szanowny pan, mogę trzymać się?
Szanowny Pan deklaruje, że chce tutaj odkłamywać, czy służyć prawdzie, pisząc tę właśnie tą pozycję i zajmując się skazami na pancerzach. Ale nie wiem, czy zdaje sobie Pan sprawę, że okres po 1945 roku jest to okres kolejnego ludobójstwa. Jest to okres czwartego ludobójstwa dokonywanego na ziemiach polskich i wyszukiwanie czarnych kart w momencie, gdy naród się bronił, jest rzeczą nikczemną, nie służy prawdzie, nie służy Polsce, po prostu jest to uderzenie w Polskę. I jedno, co jeszcze chciałam powiedzieć. Ja jestem akurat z rodziny żołnierzy wyklętych, z rodziny żołnierzy Wojska Polskiego walczących o wolną Polskę. W momencie, kiedy wystąpiliśmy z apelem w związku ze zbrodnią niemiecką na Jedwabnym popełnioną, dostaliśmy anonim z Wrocławia. Nie obrażajcie naszego heimatu. Możecie sobie obrażać Anglię, Francję, ale nie Rzeszę, bo oni pieniędzy nie mają, a my mamy i opłacamy waszych historyków i waszych polityków. W związku z tym jest pytanie, czy dobrze byłoby, żeby pan zastanowił się też nad sensem tego anonimu. Dziękuję bardzo. Zapewniam panią, że Rzesza Niemiecka mi nie płaci. Natomiast droga pani, no taka była niestety ta historia i jej nie zmienimy. Niestety nie możemy ukrywać tych nieprzyjemnych epizodów w naszych dziejach, niezależnie od tego, że druga strona również była potworna. Proszę nie atakować prowadzącego. Pan Marcin Barwicki prowadzi i on wybiera, kto zadaje pytanie. Uprzejmie proszę, aby zadawać krótkie pytania, podpowiemy komentarze, dzięki temu zdążymy zadać ich więcej. Dariusz Matecki, Stowarzyszenie Koliber, oddział Szczecin. Czy nie uważa pan, że wydanie tej książki akurat teraz wpisuje się w antypolską retorykę? Ponieważ jesteśmy atakowani właściwie przez wszystkie państwa znaczące na świecie. Nie możemy jakoś przedstawić swojej własnej wizji historii. Nie możemy przedstawić tego, że w milionach ginęliśmy. A pan w tej książce daje przykłady po prostu kilkudziesięciu ludzi, którzy zbrodniarzy, którzy mordowali. I przez tego typu promocję takiej książki daje pan paliwo dla Gazety Wyborczej, dla Ukraińców, dla banderowców, dla amerykańskich Żydów, żeby atakować Polskę i przedstawiać nas jako morderców, a nie naród, który został tutaj pognębiony, zniszczony. Panie, to już jakby było tematem naszej debaty. Jedno z pytań zadane przez pana Marcina Barwińskiego było tym pytaniem, ja już na nie odpowiedziałem. Powstaje mnóstwo i pan książek na temat polskiej martyrologii. Ja nie jestem ministrem spraw zagranicznych Polski, nie jestem ministrem od polityki historycznej, to nie się oni tym zajmują, prawda? I oni nie puszczają tego typu rzeczy w świat, a ja jestem, mam prawo wybierać publicystą historycznym, wybierać tematy, o których chcę pisać. Ale pytałem o termin wydania, dlaczego akurat w tej chwili, bo to się wpisuje tak jakby Tomasz Gross, który po prostu, że na czasie coś jest, to więcej zarobi, tak? Ja książkę, wie pan, dynamika naszego obecnego rządu jest taka, jak pan pewnie zauważył, że ja pisząc tą książkę przez ostatnie, no dobre 3 lata, a wcześniej czytając ten temat i zbierając materiały, nie mogłem przewidzieć, że akurat teraz przyjmie tak idiotyczną ustawę i tak absurdalną, która spowoduje tak potworną awanturę na całym świecie. To jest idiotyczna ustawa, przepraszam? Brawa za pan. Dobry wieczór, ja się nazywam Marek Matuszek, jestem zwykłym człowiekiem z ulicy, który jest pasjonatem podziemienia niepodległościowego od początku lat 90. Proszę pana, chciałem zadać panu dwa pytania, krótkie. Pierwsze jest takie, jaki był pański cel, pańska intencja, żeby wykazywać taką arogancję w tej książce i atakować tak znamienitych historyków, badaczy historii, jak pan Kazimierz, doktor Kazimierz Krajewski, pan doktor Tomasz Łabuszewski, pan mecenas Grzegorz Wąsowski i również młody człowiek, pan Michał Ostatki, który teraz pisze na Grzapie Burego. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, może drugie stwierdzenie moje. Wie pan, jaki jest największy mankament tej pańskiej publikacji, tego bełkotu historycznego? Pan, dwa rozdziały się zmusiłem, ogólny i ogólny. Proszę pana, pan nie potrafi się mentalnie osadzić w radiach tamtych czasów. I wie pan, co pan robi? Doktor, profesor Szwarczyk ze swoim zespołem wydobywa tych ludzi z jam, do których byli zasypywani. A ta książka to jest taka łopata, którą pan ich zasypuje. Dziękuję.
Więc odpowiadając na pierwsze pańskie pytanie, dlaczego w tej książce podejmuję polemikę z badaczami, których pan wymienił? Otóż dlatego, że po prostu się z nimi nie zgadzam, że mam inne poglądy. Żyjemy w wolnym kraju, gdzie jest swoboda debaty i swoboda dyskusji i wydaje mi się, że mogę podejmować polemikę i jeżeli nie być gołosłownym, to mogę, panu powiedzieć na przykładzie, takim jednym, o którym właśnie pan czytał. Otóż weźmy na przykład tą masakrę wsi Zaleszanów, o której pan mówił, czy też raczej pacyfikację, w wyniku której chyba zgodzimy się obaj, że kilkanaście cywili, którzy zginęło w płonących chałupach, to nie jest w tym kobiety i dzieci, to nie jest nic, czym należałoby się szczycić. I teraz, już panu odpowiadam. I teraz, jeżeli ja w artykule jednego z historyków, których pan przytoczył, znajduję fragment, to będzie cytat z pamięci, w związku z tym nie będzie on ścisły, że ludzie, doszło rzeczywiście do złej rzeczy, że oni zginęli w tej chałupie, spłonęli, natomiast jest następny cytat, jest taki, ludzie, ukrywając się we własnych domach, narazili się na śmierć. Rozumie pan? Czyli ten historyk uważa, że nie ci żołnierze, tak sugeruje, którzy podpalili ich domy, odpowiadając za ich śmierć, tylko oni sami, że się w tych domach schowali. I niech pan wybaczy, ale ja na przykład mam prawo polemizować z takim podejściem. To jest jedna z tych spraw. To jest prezent dla pana. To jest 30 srebrnych monet. Pan, to jest właśnie taka dyskusja. Wolałbym właśnie, żebyśmy w merytoryczny sposób rozmawiali, bo wie pan, w dyskusji powinniśmy wspierać się na argumenty, a nie na... Dwa pytania dla pana Karpowiaka i dla pana Zychowicza. Dla pana Karpowiaka, chodzi mi o piątą Kołobrzewską i operacji w Hrubieszowie, bo czytałem pan artykuł o tym, o Birczy. Jest stereotyp, że Jaruzelski, oddając komendantów UPA sowieckich, służb skazywał na pewno śmierć. A przecież wielu się działo. Więc jest to stereotyp. Paradoksalnie trafiłem z polskiej ręce i wyrok na nich wyrokiem śmierci był przewidywany. W sumie część komendantów polskiego podziemia jednak przeżyła. Około 1/3 komendantów NZW i około połowy winowców. I do pana Zychowicza, mówi pan o niesamowitym, najbardziej brutalnym bolszewickim ludobójstwie i w ogóle systemem. To dlaczego, czy nie bardziej brutalni byli nazi Rosjanie? Przecież w Republice Łokockiej więcej osób zginęło niż podczas Wielkiej Czystki na obszarze półmilionowym. W tym katem była kobieta, tego nie wymyśliło ani UB, ani NKWD, ani nawet Służba Bezpieczeństwa. Około 1500 osób rozstrzelała Antonina Makarowa z CKM-u Maksimo, czym dostała przymiotnik polometnica. Czemu nazi Rosjanie w Republice Łokockiej byli tak brutalni, brutalniejsi niż Czecha? Jeżeli chodzi o kwestię dowódców ukraińskiej powstańczej armii, to większość z dowódców sotni działających na terenie obecnej Polski, praktycznie można powiedzieć wszyscy, zginęli albo w walce, albo ci, którzy zostali złapani, byli ujmowani, skazani przez komunistów i mordowani. Natomiast w Sowieckim Sojuzie nie, bo tam przez pewien okres czasu była karencja na wykonywanie wyroków śmierci i dlatego trafili oni do łagrów. Jeden tylko i wyłącznie dowódca sotni, podporucznik Wasyl Kral Czaus, działający na Lubelszczyźnie, została jego kara śmierci zamieniona na dożywotnie więzienie. Zresztą nawiązał współpracę z Urzędem Bezpieczeństwa i już tam nie pamiętam, pod jakimś pseudonimem prowadził ją aż do lat 60. Zmarł chyba w 76 roku w Dzierżoniowie. Siewołod Przepiórski, dowódca SB z tego samego obszaru, został deportowany do Związku Sowieckiego i tam zamieniono mu karę śmierci na 25 lat pozbawienia wolności, przeżył i funkcjonował na terenie Związku Sowieckiego. Sergiusz Martyniuk, Hrab, uczestnik rozmów z Winem, również został deportowany do Sowietów, również przeżył łagry, został tutaj z powrotem wrócony do Polski, zmarł w 80-tych latach w Warszawie, był
inżynierem bodajże budownictwa. Czyli jest to prawdą, że wpadają w sowieckie ręce, było to większa szansa przeżycia. Przez pewien okres czasu tak, ale też trzeba pamiętać o tym, że wielu dowódców, jak Jurij Stelmaszczuk Rudy, na przykład ten, który pod wpływem właśnie przesłuchań NKWD zdradził miejsce pobytu Klaczkiewskiego, został skazany na karę śmierci. Wielu innych mogę tutaj wymienić. Był jeszcze 45, nie 6. Tak. No właśnie. A 6, 7 było jednak tak, jak mówię. No był przez pewien czas taki okres. Było świetnie. Proszę? Nie, było się do pana, że było genialne. No dobrze, ja teraz zdradzę państwu kolejny element stały moich spotkań autorskich. Mianowicie pan, który zadał właśnie to pytanie, stawiał sobie za punkt honoru na każdym spotkaniu zadać takie pytanie, na które nie znam odpowiedzi. Jak zwykle się panu udało, nie mam żadnego pojęcia, dlaczego w Republice Łokockiej rozstrzeliwała kobieta i dlaczego było tak brutalnie. Zagiął mnie pan znowu. Ostatnio to była chyba Japonia. Jakieś niuanse z historii Japonii, teraz Republika Łokocka. Przepraszam, że pana zawiodłem. Jan Borakowski, publicysta. Pisząc o zbrodniach polskich patriotów na Żydach, przywołał pan artykuł pani Skibińskiej. Dlaczego pan wykorzystuje takie osoby jako źródła? Pani Skibińska jest jedną z sygnatariuszek takiego listu przeciwników stawiania pomnika Polakom, którzy ratowali Żydów, twierdząc, że były to w ogóle wypadki, które nie były bardzo rzadkie, a regułą było mordowanie Polaków. Czy biorąc jako źródła takie osoby, sam sobie pan nie czyni swoją pracą taką gorszą w odbiorze dla ludzi wiedzących to, co krytycznych wobec tego, co pani Skibińska wygaduje? Ja jestem akurat zwolennikiem stawiania pomnika w sprawiedliwym Polakom ratującym Żydów. Uważam ich za największych bohaterów naszych dziejów. Mówiąc szczerze, większych nawet chyba niż żołnierze walczący na froncie, no bo oni tylko ryzykowali życiem własnym, a żołnierze na froncie ryzykowali życiem, a Polacy ukrywający Żydów ryzykowali życiem własnym i swojej rodziny. W związku z tym jak najbardziej taki pomnik bym stawiał. A co do tego akurat artykułu, który tam przytaczam, no to cóż, no może pan mieć pretensje do pani Skibińskiej, że wybiera sobie takie badawcze tematy i pisze o takich rzeczach, czyli krótko mówiąc o zbrodniach Polaków na Żydów, które są, które panu nie odpowiadają. No natomiast akurat ten tekst, do którego tam się odwołuje, no nie ma większych wątpliwości, że to jest prawda. Niestety. Dobry wieczór, Piotrze. Dobry wieczór, dobry wieczór. Wieczór, drogi Piotrze, choć nie wiem, czy ostatni raz tak do ciebie mówię. Piotrze, jestem załamany warsztatem, właśnie brakiem warsztatu tej książki. Jedna rzecz została wspomniana. No, kompletny dramat. Michał Wojku, tak, przepraszam bardzo. Historyk, dawniej dość historyk, oczywiście. Ale geokopis non-stop. Piotrze, jak mogłeś coś takiego zrobić? Powołujesz się na świadka w rzekomym mordzie, rzekomym wciąż mówię, Worzianskim, czyli pobitwy po Worzianach, na Jasienicze, na Lecha Leona Bejnara. Przecież on nigdy nie był w tym miejscu. Powiem więcej, on nigdy nie spotkał się, nie zetknął z piątą brygadą, czy do śmierci, czy piątą brygadą wileńską. A ty mówisz, wierzę naocznemu świadkowi. Mamy cztery niezależne relacje, złożone zupełnie osobno, dotyczące tego, co się stało w Worzianach i po Worzianach, i pobitwy pod Worzianami. A ty mówisz, że wierzysz człowiekowi, którego tam nigdy nie było, powołując się na jego pamiętnik. Piotrze, to jest skandal dla historyka, mojego kolegi z ławy akademickiej, tak, absolwenta mojego wydziału. Ja takich sytuacji mam kilka. Jeszcze jedna, Mikuliszki. I to jest do kolegi Karłowiaka. Kolega Karłowiak przed chwilą się zorientował, że tam była policja białoruska. Owszem, była. I powiem więcej. Nie było, dokładnie. Ale warto czytać, myśmy już kiedyś dyskutowali, bo jest już sobie dałem rok opiszczą Białorusi. To nie, tak, byli tam Białorusini, Litwini, Niemcy. I teraz, ale mówię do Piotra. Piotrze, to nie jest tak, że ty tworzysz pewien psychologiczny ogląd Burego. Mówisz, wyjątkowe okrucieństwo. Argument? Co? Mikuliszki. Ilu Niemców wzięto w Mikuliszka? Wiesz? Nie wiesz.
Dobrze. Kilkunastu. Tak? Trzecia brygada, nie wiem, czy brygada od Szczerbca, czy ten Buryk nieszczęsny, który rzekomo, jak piszesz w swojej książce, rozstrzelał tych litewskich policjantów, tak? Ja tą książkę już znam, przepraszam Państwa. Ale zaraz, czy ja nie zrozumiem. Ty mówisz o książce Jerzego Kułaka, tak? Nie, ja mówię o twojej książce. O twojej książce! Ale ten fragment, najlepsza książka, która się tak bardzo mi podoba na temat Burego, to jest właśnie książka obiektywna, napisana przez Jerzego Ale ja mówię o tobie, Piotrze. W tej książce jest ten fragment właśnie. Piotrze, no fajnie, że przyznałeś, że przepisujesz. Piotrze, ja mówię o twojej książce, ale to, co teraz powiedziałeś, przepraszam cię, tak. Ale no przecież wykorzystywanie literatury przedmiotu, no to jest w ogóle podstawowa rzecz. No w swoich wszystkich artykułach. Myślałem, że archiwa i kwerenda archiwalna. Ale również. I relacje. Gdybyś napisał jakąkolwiek książkę, wiedziałbyś o tym, że się korzysta z archiwów, źródeł drukowanych, z literatury, czy ABC Warszawskiej. ABC to jest krytyka źródeł. Mam pretensje do ciebie co do jednej rzeczy. Powiem Państwu, mówię w tej chwili o Borzianach i Łupanszce. A teraz druga sprawa, mówię Kuliszki. To jest bodajże 98 albo 99 twojej książki. Jest tak, Bury jest pewna psychoanaliza. Bury jest fajnym żołnierzem, wybitnym żołnierzem, ale ma pewne skrzywienie, okrucieństwo. I zastrzelił jeńców litewskich, Litwinów, jak piszesz, nie już policjantów, ochrony, badań ochronnych, tak dalej. Pod nimi Kuliszkami. Tak? Ale dziwnie się składa, drodzy Państwo, bo mamy tutaj naprawdę ogromny materiał dokumentacyjny, ogromny, czyli relacje jeszcze żywych, niektórych znałem z nich, przejdźmy do ciebie. Meldunki niemieckie, raport niemiecki, raport litewski. I co się dzieje? Ten psychopata Bury bierze do niewoli ludzi. Kilkunastu. A potem rzekomo strzela, piszesz w książce, że osobiście trzech, tak? Powołując się na Mariana Korejna, jedną relację. I zestawiając się z innymi, to również zostawili dla ciebie, tak? Kuzar też to pisał w swojej... Tak, ale to nie chodzi o Kuzara, nie. Panie Grojak, to nie chodzi o Kuzara, my mamy także dokumenty niemieckie. Też z nich korzystam. Świetnie, i co napisali? Odnośnie? Odnośnie Mikuliszy. Odnośnie ilości strat? Piszą o rzekowym morderstwach. Nie wiem. Mam wrażenie, że trochę odbiegamy. Ja po raz kolejny chcę powiedzieć, że Państwo nie macie. Piszą na przykład o tym, że został zwolniony szeregowy żandarmerii przez Burego z listem kierowanym do jednego z posterunków. Nie szeregowy, ale tak, ale zwolniony, tak? Szeregowy. Co dalej? Oprócz tego podają listę strat, a więc z imienia i nazwiska są podani wachmajstrzy, którzy polegli z żandarmerii niemieckiej w czasie tej bitwy, tak. Na czele z Georgiem Schnablem. To jest buteczka u ciebie też, a to w tym czasie najstrzeli bitwy. Tak, a Litwinów? Ilu? No. 19. Ciekawe. Białorusów? Białoruś? Jeden? Okej, proszę Państwa, ale to jest pytanie jest takie, to jest Twój warsztat, to jest właśnie Twój warsztat. To jest pytanie, dlaczego to jest stwierdzenie? Czy ma ktoś z Państwa pytanie? To jest Twój warsztat właśnie, czyli właśnie go brak. Dobrze, proszę Państwa, niech Pan pozwoli Marcinowi Barcińskiemu wypełniać jego rolę prowadzącego. Ale jestem tutaj. I chciałem zapytać o książkę, na którą się Pan powołuje. O książkę Jurka Kułaka. Rozstrzygany rozdział. Dokładnie. Tak. Najbardziej rzetelną książkę, która... Bardzo się cieszę. W związku z tym, proszę mi powiedzieć, gdzie Pan w tej książce wyczytał to, co Pan pisze w swojej książce na stronie 108, 113 oraz 320, że przyczyną... Nie chcę złego słowa użyć. Zajść w Zaleszanach i przyczyną pacyfikacji było to, że doznał Bury porażki ponoć w Hajnówce. Ten sąd pochodzi, o ile się nie mylę, od pani Katarzyny Bonda. Ona taki kiedyś napisała. Ja się zastanawiam, czy pan po niej powtarza. Bo nie po Jurku Kułaku, bo Jurek Kułak tego nie napisał.
Jerzy Kułak napisał, opisał przebieg akcji w Hajnówce. W Hajnówce został zajęty posterunek milicji, została zajęta łaźnia, 14 oficerów sowieckich, w tym pułkownik, zatrzymani, rozmundurowani, rozbrojeni. Proszę mi powiedzieć, jaka to jest porażka? Oddział wycofał się, to o czym pisze Jerzy Kułak, w porządku, z trzema rannymi. Czy to jest porażka? No wie pan, transport wojsk sowieckich, o czym nie wiedziałem. Ja się pytam, czy to jest porażka? Tak, ponieważ transport wojskowy wyładował się sowiecki, który stał tam... Doskonale Burioni wiedział. No dobrze. I Jerzy Kułak tego... Jerzy Kułak no dobrze, ale to przepraszam bardzo. Najpierw pański kolega ma pretensję, że ja przepisuję od Kułaka, a dostanę pretensję, że nie przepisuję od Kułaka. Ja nie mam pretensji. Proszę pana, nie. Ja mam pretensję o to, że powtarza pan sąd, który jest nieuprawniony i nieprawdziwy. Ale drogi panie, ja w życiu nie czytałem książki pani Bondy na temat... To nie wiem, skąd pan to wziął, bo u Jorma Kułaka tego nie ma. Problem polega na tym, niech pan... Zobaczcie panowie, my mówimy o tragedii ludzi. Czy pan nie dostrzega? Ja mówię o pana książce. Dobrze, ale czy pan nie dostrzega, że pan pyta mnie o to, co się stało w Hajnówce i zajęcie łaźni z żołnierzami. Dobrze, ale dokładnie przecież mówimy o sytuacji i gdzieś to nam wszystkim unika w trakcie tych pana pytań i pańskiego kolegi, że tam zginęli prawdziwi ludzie. Owszem, bo jest tak, że jeżeli jest wojna i działania wojenne, to giną ludzie, niestety. I dlatego też, trzeba o tym pisać. Też, to jest ale o tym pisać należy porządnie, a nie tak jak pan. No jeżeli pan przytacza mistyczne jakieś, przepraszam, relacje i mistyczne, i opisuje pan mistyczne zdarzenia, to jak pana można traktować poważnie? Jakie mistyczne zdarzenia? Proszę sobie otworzyć swoją książkę na stronie 108, 113 i 320 i przeczytać o Hajnówce, co tam pan napisał. To nie ja napisałem, Jerzy Kułak tego też nie napisał. Jerzy Kułak, z tego co wiem, też uważał, że akcja w Hajnówce była źle przygotowana, proszę mi poprawić. Nie przewidziano tego, że są tam bolszewicy i to właśnie obecność bolszewików zmusiła do wyjścia z Hajnówki Górek, ale co to ma wspólnego z mordem Zaleszana i z innymi sprawami? Jest, bo pan napisał, że Bury sfrustrowany był porażką poniesioną w Hajnówce. Bury nie poniósł porażki w Hajnówce. I doskonale pan o tym wie. Albo jak pan nie wie, to ja nie wiem, jak pan ma warsztat. Ja proszę przeczytać Jurka Kułaka książkę jeszcze raz. Tak? Dzisiaj nie to lat. To się nie da, wie pan, no wie, grupa książki trzy razy w jeden wieczór. No, niech pan nie da tym. Pan da radę. Dobrze, drodzy państwo. Przepraszam, że przerwę, ale nie wiem, czy wszyscy zajęli sobie sprawę, że wkrótce zaczyna się tu impreza taneczna i powoli stajemy się jej uczestnikami. Ja przypomnę, powiedziałem jeszcze jednemu panu ostatnie pytanie. Ale ja muszę książkę dopisać. Ja wiem więcej, bo zostaniemy. Drodzy państwo. Panowie, my musimy naprawdę stąd wyjść dzisiaj. To bardzo dobrze się już odkrótko, że ja spróbuję krótko odpowiedzieć. Znaczy tak, to może tutaj do pana tutaj z muzeum akurat takie pytanie, że tutaj bardzo krótko może w ten sposób pan. Tam na początku swojej wypowiedzi powiedział o tym, że na 30 Humanach to była zbrodnia. Tam te wszystkie białoruskie wsie to była zbrodnia, rozumiem, że ludobójstwo i tak dalej. Mam do pana takie pytanie, tak a propos takiej analogii, czy jeżeli po okupacji niemieckiej, nie trzeba dobrze pana zrozumiałem, bo dlatego to była zbrodnia, bo zginęli cywile, tak? Tak. Okej, dobrze. Dobrze pana, ginęli też... Dobrze pana zrozumiałem, więc jakby pozwoli pan. Podczas okupacji niemieckiej były wykonywane setki tysięcy wyroków sądów doraźnych albo innych, w innych okolicznościach, na osobach cywilnych, na szmalcownikach, na, nie wiem, donosicielach gestapowskich, na złodziejach. To były osoby cywilne, to nie były żadne służby, na przykład mundurowe. I to było, to szło w setki tysiące, takie wyroki. Jeżeli chodzi o ten czas już powojenny, to takie analogii, może nie było tak, że ci furmani białoruscy między 1939 a 1941 rokiem byli w gronie 400 furmanów, którzy dobrowolnie wywozili Polaków na wywózki. To było dobrowolne zgłoszenie się z okolic Hajnówki. Może ich tam nie było, wśród tych 400. Może nie chwalili się polskim partyzantom, którzy byli przebrani w mundury KBW 9
dywizji, a te właśnie mundury NKWD, które były zarekwirowane w Hajnówce, to byli ubrani Kuraczkin, czyli Leśny i Jurasów, mówili po prostu rosyjskim języku, rozmawiali z tymi właśnie białoruskimi furmanami. Może nie było tak, że jeden z furmanów białoruski, który przeżył to wszystko, sam daje świadectwo, że pytany, był rozpytywany bardzo sumiennie o to, skąd jest, czy w jego wsi nie ma członków PPR-u. Zachował się na tyle rozumnie, że po prostu nie był wylewny, nie mówił, nie dzielił się tymi informacjami. Reszta prawdopodobnie tak. Czy to jest tak, że agenci UB, NKWD, którzy byli cywilami po wsiach, bo te wsie, które były pacyfikowane, one były pacyfikowane z jakichś powodów, nie dlatego, że Bury coś tam zrobił albo w Hajnówce, tylko dlatego, że były już namierzone znacznie wcześniej, że tam są jaczejki komunistyczne, masa ludzi stamtąd jest w... Te okolice były nazywane Zagłębie Ubeckie, bo tam bardzo dużo młodych ludzi między 23 rokiem zasilało Urzędy Bezpieczeństwa w całej Polsce, milicję i tak dalej, i tak dalej. Czy zapytam właśnie w ten sposób, czy podczas i za to były te osoby bardzo często likwidowane. Jeżeli były przypadkowo osoby bardzo źle, takie były, ale pytanie, czy mówiąc o zbrodni, szczególnie na tych furmanach, to jeżeli ci furmani współpracowali z NKWD wcześniej, czy jeżeli dobrze, może inaczej, chwalić się tym, że w 1939 roku Wojsko Polskie denuncjowali, pomagali ich tam pacyfikować. Jeżeli były osobami cywilnymi, i to tak samo analogicznie podczas okupacji niemieckiej osoby cywilne, to też ci podczas okupacji niemieckiej to też były zbrodnie, na przykład Armii Krajowej na tych cywilach. Dziękuję bardzo. Gdyby byli to cywile zaangażowani w przestrzeń działalności skierowanej przeciwko polskiej partyzantce, to oczywiście nie mielibyśmy do czynienia ani z cywilami, ani ze zbrodnią. Cywile to są tacy, którzy się nie angażują nigdzie. Natomiast tu absolutnie nie ma żadnych danych wskazujących na to, że ktokolwiek z tych furmanów w jakikolwiek proceder był zaangażowany. To są tylko i wyłącznie insynuacje wynikające z tego, że jest rzekoma relacja o tym, że panowie jechali na wozach i opowiadali nieznanym sobie ludziom, którzy mieli sowieckie pagony. I oczywiście nie od początku, bo w Łosicach, jak ich zatrzymali, to oddział partyzancki żadnych sowieckich pagonów nie miał i po Hajnówce dopiero mieli te sowieckie pagony, a więc po jakimś czasie pierw furmani zostali zatrzymani, a dopiero potem sobie te pagony panowie byli uprzejmi tutaj pozakładać. No właśnie. Ale nie, ale przed zatrzymaniem? Nie, po zatrzymaniu. Jak te dwa krótkie, panowie mieli monologię, ja mam dwa krótkie pytania do pana, panie Karolcie. Wymieniał pan poglądy z panem Żebrowskim na temat przesłuchań i takie wrażenie miałem, jakby ci ludzie przesłuchiwani byli od rana witani gorącą kąpielą, ciepłą jajecznicą na bekonie, potem był obiad, pogawędki przy lampce wina, a do pana ekspolityka, przepraszam, nie utrwaliłem nazwiska. Jakim prawem pan mówi, że propagowanie idei narodowych żołnierzy wyklętych jest złe, skoro powiedział pan tak żałosny kawał, że Białorusini wiszą dotąd, dopóki się ładnie ułożą. Nie podejmowaliście nigdy takich prób jak żołnierze podziemia antykomunistycznego, a pan ma czelność nam mówić, że to jest złe, żeby utrwalać pamięć o tych żołnierzach. To jest absurdalne i wręcz skandaliczne, co pan mówi. Powiedziałem, że trzeba utrwalać pamięć. Pan powiedział, kult, że to jest złe. Pan mnie nie rozumie. Kult, wszelki kult. Ja bardzo pana dobrze zrozumiałem, szczególnie jeżeli pan powiedział ten żałosny kawał, bo w Polsce ten kawał jest żałosny, proszę pana. No dobrze, no, ale tacy są Białorusi. To nie jest dobrze, więc niech pan jedzie na Białoruś. Proszę państwa, w tej dyskusji tak prowadzono nie było. Dlatego, że pan nie rozumie nas. A mówi pan nam, że nie możemy kultywować czegoś, co jest dobre i że to jest złe i nie powinno mieć miejsca. Ale zaprasza do mnie, żebym powiedział, co myślę, to powiedziałem. To jest, wie pan, no to jest po prostu... Każdy ma prawo, drodzy państwo, do swojego zdania. Niech pan to wykaże trochę tolerancji do profesora Łakiszonka, który jest naszym gościem. Drogi panie, na tym jest esencja właśnie upewnienia historii. Wspieramy się, kłócimy się. Ja dyskutuję tak samo, natomiast kawał był tak żałosny. To dobrze, ale to jest pańska ocena, no. Nie obrażałbym swojej nacji, żeby takie coś mówić. Kochani bardzo, Leszku, ja was kochani bardzo, żebyśmy mieli punkt 9 skończyć. Jest 15 minut. Dobrze, tej dyskusji by nie było i nie tak by wyglądała, gdyby dokumenty w tej książce były prawdziwe, cytaty były prawdziwe.
wtedy ta książka byłaby inna i nie było trudno. Dokumenty są prawdziwe i ceny są prawdziwe, a państwo mogą sami to ocenić, kupując, czytając i wyciągając własne wnioski z tej dyskusji. Dziękuję bardzo. W Szczecinie organizowaliście takie spotkania z Żebrowskim? A... Coś takiego? Znaczy, no ja teraz od paru miesięcy w Warszawie...